plus. Nocne światła. Nocne światła. Cztery minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Goście Nocnych Świateł to organizatorzy akcji Różaniec do Granic. Agnieszka Kminikowska, rzecznik prasowy akcji Różaniec do Granic. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Maciej Badasiński. Dobry wieczór. Witaj, Państwu. Dobry wieczór. I Lech Dokowicz. Szczęść Boże Państwu. Szczęść Boże. Z fundacji Solo Dios Basta. Moi drodzy, dzisiaj przed południem o godzinie 11 w siedzibie konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa, która właśnie o tej akcji mówi. No właśnie, ja trochę źle się czuję mówiąc słowo akcja, ale nie mam jakiegoś innego słowa, którym można by to określić. No trudno też mówić, było modlitwa, na przykład... Wydarzenie, modlitwa wydarzenia. No event się teraz mówi, prawda? Case. Case, tak, tak. Taki case. No więc Maciej, kiedy rok temu tutaj rozmawialiśmy, dokładnie miesiąc przed wydarzeniem, modlitwą, wielką pokutą, tak naprawdę chyba nie spodziewaliśmy się, jak wielkie to będzie wydarzenie. No tak, bo to wydarzenie pisane wielką literą i wy tutaj, organizatorzy również tamtego wydarzenia i ja, który bardzo mocno przeżyłem to, co tam się działo, kiedy na wałach pod wałami na wzgórzu jasnogórskim razem z wami tam byłem, gdzieś w tych 140 czy 150 tysiącach, jak mówią rachunki. A propos, jak można liczyć, dokładnie, czy wiecie? Można. Tak, wiecie, można. Wystarczy siatką telemetryczną. Nie, ale jest lepszy sposób. Jeżeli są wątpliwości, bo tutaj wielokrotnie pojawiały się wątpliwości, jak liczyć tak skutecznie i rzetelnie liczbę osób, która pojawia się gdzieś na jakimś wydarzeniu. Bo liczbę komunikantów przyjętych w czasie mszy świętej. Niekoniecznie. Wystarczy policzyć nogi i podzielić przez dwa. Tak, to dużo łatwiej. 100 wolontariuszy zajmowało się liczeniem nóg uczestników w trakcie. No więc tak, było może to wielkie wydarzenie. Można też policzyć liczbę osób wzdłuż jednego boku, potem liczbę osób wzdłuż drugiego boku i pomnożyć przez siebie i wyjdzie. A no właśnie, to też jest sposób. No i słuchajcie, teraz minął rok i właściwie nie cały, bo dokładnie miesiąc przed tym, co nas czeka w święto Matki Bożej Różańcowej, czyli rocznicę wielkiego zwycięstwa w bitwie pod Lepanto, które uratowało nas już paręset lat temu, nas, Europejczyków, przed zalewą najeźdźców ze sfery islamu, przed Turkami, i to było wielkie zwycięstwo wbrew pozorom, bo siły przeciwnika były miażdżąco duże, a tutaj tymczasem okazało się, że tak prostą bronią, no bo jednak Różaniec jest proste w obsłudze, chociaż nieraz często go wziąć trudno do ręki, można było zwyciężyć przeważające siły przeciwnika. Różaniec pomógł Wenecji sprzymierzonym walczyć z Turkami na morzu i zwyciężyć w tej bitwie pod Lepanto. Dzisiaj stajemy przededniu, można powiedzieć, czy miesiąc dokładnie przed tym wydarzeniem, które będzie miało miejsce 7 października, w to święto, Różaniec do Granic. I o ile rok temu Wielka Pokuta to był, można powiedzieć, zjazd gwiaździsty. Tak. W tym będzie roku rozjazd gwiaździsty? Rozjazd? No tak. Rozjazd na granicę. To coś w tym jest. To znaczy... Wszystko to jest droga jakaś nieprawdopodobna, pewien proces, który nieprzerwalnie Pan Bóg prowadzi i z nami, i z Kościołem, i bo wszystko wynika jedno z drugiego. Pan Bóg to widzi z góry, a my możemy tylko pokornie brać udział i próbować zrobić jak najwięcej dla Bożego Królestwa, bo my jesteśmy filmowcami. To jest nasza praca. Na co dzień produkujemy filmy, robimy filmy. I to jest od kilkunastu lat, nie, Leszek, już. I to powoduje, robimy filmy chrześcijańskie, ewangelizacyjne, z różnych dziedzin, z różnych sfer życia. Zrobiliśmy film o Duchu Świętym, o działaniu Ducha Świętego. Odwiedzaliśmy Afrykę, Brazylię. Zrobiliśmy film o egzorcyzmie Annelise Michel, o młodej dziewczynie opętanej. Chyba najdłuższy egzorcyzm XX wieku, 9 miesięcy trwał. Dziewczyna poświęciła się dla ratowania dusz. Zrobiliśmy film Ja Jestem o Eucharystii, o cudach eucharystycznych, o żywej obecności Boga w świecie. I to był bardzo mocny, duchowy film. Wiele świadectw nawróceń ludzi znamy. Zrobiliśmy film Ufam Tobie, o Bożym Miłosierdziu. Ostatnie wezwanie o objawieniach w Medjugorje. I to, każdy ten film
to są wyjazdy, spotkania, rozmowy z ludźmi, to jest badanie znaków czasu, to jest czytanie, to jest... I to niezwykłe, to po prostu buduje serce, doświadczenie, taka formacja w drodze. I to pozwoliło na jakby uzyskać takie specyficzne spojrzenie na świat. Spojrzenie, które z jednej strony pokazuje mocno sytuację, w jakiej znajduje się świat dzisiaj, duchową. Nie taką sytuację, o której możemy przeczytać w gazetach, czy w internecie znaleźć informacje, ale tą sytuację, która dzieje się przez serca ludzi, tak? Przez sumę wyborów ludzkich, przez sumę tych serc, czyli jaka jest kondycja duchowa świata. I jakoś to zobaczyć. I po drugie, to jest doświadczenie, które... robienie filmu to jest zawsze przełamywanie konwencji. Tak? Tu trzeba szukać jakiegoś sposobu, żeby opowiedzieć coś ludziom, albo do czegoś doprowadzić. I to jest druga, to jest drugie taki filtr, który, wiesz, w sercach nosimy. Nie? A trzeci filtr to jest taki, że wszyscy tu siedzący przy tym stole przeżyliśmy potężne, wstrząsające spotkanie z Bogiem, które wywaliło do góry nogami nasze życia. I my wiemy, że On jest. Jakby nie jesteśmy wierzący, my po prostu wiemy, tak, że Bóg Dokładnie. Istnieje i że może On może wszystko zrobić. Dla Niego nie ma żadnych granic w działaniu. Wiesz, i trzecie, tak, czwarte takie doświadczenie to jest to, że najważniejsza rzecz, jaka się dzieje dzisiaj na świecie w ogóle, od stworzenia świata, to jest walka, od tego, kiedy Bóg stworzył człowieka, to jest walka o duszę. To jest walka o to, żeby człowiek nie zginął na wieki, tylko żył na wieczność z Bogiem. I teraz jak sumujesz te rzeczy naraz w sobie, to tworzy się taka przestrzeń w sercu, na którą my nie zasługujemy, a która wcale nie jest w ogóle naszą. Tak? To jest Ducha Świętego, żeby pojawiały się pewne pomysły, idee. I rzeczywiście w zeszłym roku to był rok jubileuszowy, rok miłosierdzia i wtedy wydawało się, że czegoś brakuje. Że tu Leszek przeczytał takie zdanie w dzienniczku siostry Faustyny, którym potem dzielił się, które było katalizatorem wielkiej pokuty, że konfesjonał jest Trybunałem Bożego Miłosierdzia, czyli potrzeba pokuty, trzeba uznać swój grzech, żeby doświadczyć w pełni Bożego Miłosierdzia. I stąd to wydarzenie. I teraz opowiadam to wszystko dlatego, że to jest pewna droga, która doprowadza do tych wydarzeń. Ludzie pytają, no jak to, dlaczego, skąd wy takie pomysły, skąd to się bierze? One po prostu przychodzą. I tydzień po wielkiej pokucie, po tej modlitwie, dokładnie 7 dni po, dzwoni do mnie Łukasz, to jest człowiek, który wymyślił całą kampanię informacyjną wielkiej pokuty. Obraz, plakaty, spot telewizyjny, spoty radiowe, wszystko on tworzył. I pracuje w agencji reklamowej na co dzień, więc on jest zawodowcem od pomysłów, a jednocześnie jest człowiekiem bardzo głęboko wierzącym. I on mówi, Maciek, wymyśliłem taki case, właśnie to słowo case, nie? To, bo to jest w języku reklamy, taki sposób reklamy, w którym się angażuje ludzi, żeby coś zrobili, do działania. Nie? Ja mówię, taki case wymyśliłem, wiesz, staniemy wzdłuż granic Polski, otoczymy Polskę różańcem, będziemy się modlić za Polskę. Flash mob. Taki ja, a ja wiesz, tak. Jak Łukasz do mnie dzwonił najpierw z tym pomysłem, to powiedziałam, chyba zwariowałeś. Nie, no bo zwariował generalnie, nie? To jest, ale to może szaleniec, tak. No, jak się okazuje, to jest, nie uda. Ale ten filtry, wiesz, w sercu, to wszystko mówimy, tak, to jest dokładnie to następny krok, nie? I to Leszek potem jakby całą, jak to było, żeś całą taką jakby konstrukcję duchową do tego zbudował, żeby, gdzie w tym wszystkim jest, wiesz, proces, wola Boża, nie? Czyli najpierw jest pokuta, bo do tego wzywa Matka Boża w objawieniach w Fatimie. To jest pierwszy krok, to jest w ogóle pierwsza sprawa, którą trzeba, wiesz, załatwić w swoim życiu. Nawracasz się, to co robisz pierwsze? No to walczysz, żeby zerwać z grzechem, z przeszłością, nie? Tak samo w życiu narodu. I orientujemy się, że za rok, czyli teraz, w 2017, jest 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Nie? No jest to 40. rocznica objawień w Giedrzwałdzie, która to w najbliższą niedzielę mija. Tam będą uroczystości wielkie z panem prezydentem. Tak, no i właśnie słuchając, przyglądając się tym objawieniom, które Kościół uznał w ostatnim stuleciu, czyli tym, którym można się bezpiecznie przyglądać, dotarło do nas, że... Jest ich niewiele, ale dotarło do nas, że Matka Boża wskazuje w różnych momentach na różne akcenty, pokazuje, nadaje światła do postępowania w różnych sprawach, ale dwie są niezmienne. Jest to ciągła, powtarzana prośba o modlitwę różańcową oraz o nawrócenie przez pokutę. No więc stąd po takim wydarzeniu jak Wielka Pokuta,
które odebraliśmy jako pewną pełnię, jako zamknięcie tego tematu dla naszego kraju na jakiś czas, bo wszystko zostało tam wypowiedziane, wszystko zostało złożone przed Bogiem. No i naprawdę przedstawiciele kraju przyjechali z najdalszych zakątków, żeby położyć przed nim te sprawy. No więc logiczną konsekwencją było pójście krok dalej do tej drugiej prośby Matki Bożej. I też to, co Maciek wspominał, o czym Maciek wspominał, nasza praca, my, no tak się składa, też prowadzimy rekolekcje no, dla kapłanów, dla młodzieży, dla parafii i jeżdżąc po świecie w tych dwóch sprawach działań rekolekcyjnych i też filmowych, tak naprawdę spotykamy ludzi, którzy są współczesnymi prorokami, którzy są apostołami, których Pan Bóg posyła, aby budzić Kościół, aby ratować duszę. I wszyscy ci ludzie, którzy mają takie głębokie spojrzenie duchowe, a których spotkaliśmy w ostatnich 10 latach, mówią, że tak naprawdę cała ludzkość żyje już dawno na kredyt. My wisimy na włosku, dlatego że wybory, które dokonują narody, są tak naprawdę, patrząc na cel, ku któremu człowiek no, jest posłany, czyli zbawienie, no, są przerażające. I właśnie Fatima ukazała to w sposób niezwykle mocny. Fatima zmieniła w postrzeganiu rzeczywistości u ludzi duchowych bardzo wiele. Dlatego, że Matka Boża powiedziała tam wyraźnie, że przekroczyliśmy już wszystkie granice. Tak naprawdę Pan Bóg powinien już cofnąć chroniącą dłoń i wtedy bylibyśmy wydani na pastwę tych wyborów, których dokonujemy jako ludzkość. Jeżeli tego nie czyni, to tylko z jednego względu, że miłosierdzie jego jest większe niż sprawiedliwość. No więc jest to czas, w którym żyjemy, czas, który jest jeszcze przestrzenią miłosierdzia, takiej nadwyrężonej cierpliwości Pana Boga, takie wrażenie mamy, ale jeszcze czas, w którym On mówi, możecie pewne rzeczy zmienić, możecie odwrócić tak naprawdę to, co nad światem wisi, przez modlitwę i przez pokutę. Dlatego no, jako no, ludzie Kościoła, ludzie, którzy chcemy służyć Kościołowi, kochamy Kościół katolicki i w nim przeżywamy nasz wzrost, nasze zbawienie, odczytując te wezwania Maryi, no, próbujemy odpowiedzieć w najgłębszy sposób, jaki jest z naszej strony możliwy. Ja się podzielę takim, mogę? Nie, bardzo proszę. Takim doświadczeniem, żeby to, przypomniałem sobie takie doświadczenie, które miało miejsce 2-3 lata przed Wielką Pokutą, które sformatowało właśnie moje myślenie. To jest dokładnie obraz tego, o czym Leszek mówi. To było po produkcji filmu Duch. Ojcowie, którzy są bohaterami tego filmu, ojcowie Antonello i Enrique, założyciele Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, oni przyjechali po raz pierwszy do Polski. Byli takie rozeznanie, że muszą tu założyć dom, bo Polska jest ważna, to jest kraj siostry Faustyny, stąd ma wyjść iskra, więc oni chcą wspierać działaniami ewangelizacyjnymi, chcą budzić tutaj ducha. I rekolekcje ojców dominikanów takie na Służewiu. Ja tam pojechałem, żeby dać im ten film wyprodukowany w prezencie. Jestem na terenie klasztoru, idę korytarzem, z naprzeciwka nadchodzi ojciec Enrique. Taki malutki on jest, ma tam metr coś z okładem. I on otoczony ludźmi, przeor, dominikanie, kłębią się. I to idzie taka fala. Podchodzę do niego, witamy się i on tak serdecznie po brazylijsku, hurra, cześć, tu Maciek, witam się, o, maletam. I bon dia, cześć, po portugalsku. Po czym milknie, nagle, wiesz, to jest tak stryk, jakby coś i opuszcza głowę, patrzy w ziemię i milczy. Wiesz, 10 sekund, 20, 30 i frustracja wokół, co się dzieje, nie? Po chwili podnosi głowę i mówi tak po cichu, powoli, nawet nie wiecie, ilu ludzi ginie w Polsce każdego tygodnia. Ilu młodych ludzi ginie. O Polskę toczy się walka. Los Polski wisi na włosku i nie jest pewne, czy będzie uratowana, czy nie. I to się waży teraz. Musimy walczyć, nie? I on mówi, musimy walczyć. I kazał dominikanom, poprosił ich, żeby nacięli gałęzi, takich wielkich, wiesz, takich po 1,5 metra, napełnili stągwie wodą. To nawet nie były, wiesz, naczynka, miseczki, tylko to było takie metrowe gary. Kadzie, tak. Kadzie. Postawili to w środku w kościele, przy ołtarzu, poświęcili to
I po mszy świętej zaczęła się modlitwa. Nie? I 3000 ludzi, nabity kościół po brzegi. Dominikanie maczali te gałęzie i lali tą wodą święconą ludzi. Modlitwa cały czas, uwolnienia, potężna. Nie? Sól egzorcyzmowana na ołtarzu, wszyscy mogli brać, a oni modlitwa. Nie? I wszyscy klęczeli. Nikt nie podnosił głowy. Ja na chwilę tak zrobiłem, że spojrzałem, zacząłem tłum głów, wiesz, wbitych w ziemię. Miałem poczucie takie, właściwie graniczące z pewnością, że powietrze pod sklepieniem kościoła było całe ciemne, czarne takie, jakby aniołowie walczyli nad nami, nie? To było wstrząsające doświadczenie, walki. Takiej, to nie były miły wieczór charyzmatyczny, to była wojna po prostu, wiesz, bitwa o Polskę w tym kościele, o tych ludzi. I jakby to było formatujące, dlatego że od tego momentu jakby całe myślenie moje o tym, gdzie my jesteśmy, wiesz, co się dzieje, to był, ten obraz mi zostanie, wszystkie te obraz do końca życia i myślę, gdzieś Wielka Pokuta, Różaniec do Granic jest gdzieś osadzone w tej myśli, że bierzemy udział, żyjemy w czasach, w których ważą się losy nasze. I tak na koniec jeszcze powiem, że w 76 roku Ojciec Święty powiedział takie zdanie, bardzo mocne, że dzisiaj toczy się na świecie ostateczna walka między Kościołem i antykościołem, między Ewangelią i antyewangelią. Ostateczna walka między Kościołem a antykościołem. On był wtedy jeszcze kardynałem, 76 rok. Ale i on mówi też, wydaje się, że wspólnoty chrześcijańskie nie zdają sobie z tego sprawy, że tak jest. I teraz jak połączysz to wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas, nie? To się rodzi Wielka Pokuta, to się rodzi Różaniec do Granic. Krótką pauzę teraz zrobimy. Zostańmy z tymi słowami, bo dużo ważą i warto je przeżyć. Przez te parę minut posłuchamy muzyki. Dzisiaj w Nocnych Światłach o ratunku różańcowym dla Polski i świata. Organizatorzy akcji Różaniec do Granic, Agnieszka Kminikowska, Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński są gośćmi programu. Państwo, jeżeli chcecie pisać do nas, to zapraszamy. 7123 SMS-ami na ten numer, rozpoczynając słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus, a my za chwilkę wracamy. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dzisiaj o wydarzeniu Różaniec do Granic, które za miesiąc, dokładnie 7 października w całej Polsce, dokładnie w całej Polsce, a właściwie wokół Polski, wzdłuż jej granic, to no, jak tutaj organizatorzy tej akcji, którzy są obecni w studiu, twierdzą, ma to być różańcowy ratunek dla Polski i świata i wierzymy, że tak będzie w istocie, a o tym więcej już za moment opowiedzą właśnie obecni w studiu Agnieszka Kminikowska, Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz. Piotr napisał, tak w kontekście tego, co Lech mówiłeś parę minut temu. Piotr pisze tak. Różaniec zawsze był dla mnie czymś w rodzaju broni, szczególnie w chwilach zwątpienia w mojej wierze. Zawsze czułem jego moc, szczególnie dziś potrzebny jest, bo ludzie odchodzą w ogóle od moralności. Tak jak Dostojewski pisał, jeśli nie ma Boga, to wolno wszystko. No tak, wydaje się, że wszystko wolno, chociaż nie wszystko można. Nie, może inaczej. Wszystko można, ale nie wszystko wolno. Przekręciłem mimowolnie. Tak, to jest jakieś przyzwolenie na to, żeby przekraczać kolejne granice, więc wydawać by się mogło, że no skoro granice zostały już wielokrotnie przekroczone, no to właściwie nie ma co już przekraczać, bo no właśnie wszystko już zostało zrobione i teraz nic, tylko żyć i używać tego życia. Ale wy jakoś granice stawiacie. I to jest dobry asumpt do tego, by zadać takie pytanie, czy nie jest to pewnego rodzaju budowanie właśnie granic, stawianie granic, budowanie murów. Bo jeżeli otaczamy się jakimś szańcem, co może tak wyglądać, jeżeli wokół granicy ustawią się ludzie z groźną bronią różańcową w rękach, no to ktoś powie, o, to jest jakiś katotaliban, tutaj jest to symbol właśnie budowania murów, odgradzania się, że my teraz postawimy tutaj jakieś zapory. Tylko czemu? No właśnie czemu? No, jak to kiedyś Stalin powiedział, no ten papież to ile ma dywizji, prawda? No jakoś nie ma Stalina, Związek Radziecki, Sowieci też się skończył, no. A papieństwo istnieje, Kościół istnieje i ma się, no ma się po prostu. Jak mówi Pismo Święte, bramy piekielnego nie przemogą, jak to powiedział Jezus do Piotra. No więc jeżeli w to wierzymy, no to właściwie, no po co jakoś tutaj uruchamiać broń? No bo jest pewne pytanie, które
wielokrotnie się pojawia, słuchając tych objawień Matki Bożej. No, dlaczego akurat różaniec? Rozumiem pokuta, no, czyli nawrócenie, uderzenie się w piersi, no, przemiana życia. Ale dlaczego akurat różaniec? No pewnie dlatego, że spodobało się Panu Bogu przez takie rzeczy śmieszne dla świata dokonywać rzeczy wielkich. A ta modlitwa wygląda pozornie, no jakoś dla człowieka niewierzącego kompletnie bezsensownie, bezużyteczne. No ktoś siedzi i w kącie przewraca paciorki i wypowiada ciągle te same słowa. Więc tak może to wyglądać dla ludzi, którzy nie mieli szczęścia no, spotkać się z Panem Bogiem bezpośrednio. Natomiast każdy człowiek wierzący ma głębokie doświadczenie tego, że to jest właśnie taka przestrzeń, którą Pan Bóg stworzył, w której my z naszymi słabościami, z naszymi brakiem no, komunikacji, możliwości komunikacji z takim niezwykłym bytem, jakim jest On, Wszechmogący Stwórca Ziemi, mamy możliwość w Jego sposób skontaktować się, przedstawić Mu swoje sprawy i wypłynąć na głębie. Ja myślę w ogóle, jak tak, że różaniec jest właśnie dokładnie przez to, czym jest na te czasy. Dlatego, że to jest moje doświadczenie różaniecowe, że różaniec to jest absolutne zatrzymanie wszystkiego. To jest zatrzymanie rozumu, no bo w kółko powtarzasz to samo. To jest zatrzymanie zmysłów, bo powtarzasz słowa, które ze zmysłowością taką ludzką nie mają nic wspólnego. Nie? One powodują, że właśnie w człowieku się, że rozrasta się taka przestrzeń, w której jest miejsce na działanie łaski, że zaczynasz, zwalniają ci się myśli, zaczynasz kierować swoje serce do Boga, bo kontemplujesz podstawowe prawdy, historię zbawienia i wtedy przychodzi łaska Ducha Świętego, kiedy właśnie rozsuwam te telefony, te myśli, tą pracę, to wszystko, co się kłębi w nas i co nas rozprasza i też de facto niszczy, tak? Rozsuwam pokusy, to i wtedy jest, i to jest różaniec, nie? Czyli narzędzie, które jest zaprzeczeniem tej aktywności, którą mamy na co dzień, zaprzeczeniem, wiesz, internetowych newsów, klikania, po to, żeby było miejsce dla Boga. Ja chciałbym też właśnie jakby przedstawić naszą intencję tutaj, żeby zrozumieć jakby całą to przedsięwzięcie, to trzeba po prostu rozumieć, że to nie jest działanie, wysyłanie ludzi, aby stali na granicy i kogokolwiek prowokowali, tylko całe to przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem duchowym. Trzeba spojrzeć na to od strony duchowej. To jest stanięcie przed Bogiem i błaganie Go o pomoc. No my wszyscy widzimy, myślę, jeżeli chodzimy z otwartymi oczami w tym świecie, widzimy, że w ostatnich latach sprawy zaczynają się przyspieszać, radykalnie zmieniać. No, w tej chwili wystarczy otworzyć jakiekolwiek wiadomości, żeby zobaczyć komentarze, które mówią o możliwej wojnie, o możliwej trzeciej wojnie światowej, które mówią o tym, że kontynent europejski się zmienia, że następuje no, zalew obcą cywilizacją, która zmienia obraz miast i całych narodów. Ale też od wielu lat Kościół przestrzega przed tymi wpływami liberalnymi, które próbują zniszczyć rodzinę, które próbują człowieka pokazać w nowy, wykorzeniony z nauczania chrześcijańskiego sposób. I to są wszystko rzeczy, które możemy zaobserwować i obserwujemy i pewnie wielu z nas z rosnącym niepokojem. Natomiast ja myślę, że istnieje zagrożenie, które jest dużo poważniejsze od tych wymienionych, dlatego że te są zagrożeniami dla ciała, są zagrożeniami na może w jakimś wymiarze też dla ducha. Natomiast największym dramatem świata, w którym żyjemy, myślę, jest to, że miliony ludzi decyduje się dokonać cichej apostazji. Ludzie ochrzczeni, ludzie, którzy w kulturze chrześcijańskiej, ich rodziny zakorzenione od wieków, dokonują wyborów, które zagrażają ich życiu wiecznemu. Mamy proste liczby. No, w Polsce mamy 30-45% ludzi, którzy na niedzielnej mszy świętej uczestniczą w Eucharystii. Więc pomijając to, że wielu z nich nie przystępuje do Komunii Świętej, nie spowiada się regularnie, a więc być może jest tam ciałem, a nie duchem. Nie czerpie z tych skarbów, które Kościół daje ludziom, którzy żyją głęboko sakramentalnie.
to nawet gdyby wszyscy ci ludzie, te 40% po śmierci maszerowało równymi czwórkami do nieba, no to 60% Polaków żyje bez Boga, żyje bez sakramentów. To oznacza, jeżeli przydarzy im się w tej kondycji umrzeć, naprawdę radykalne zagrożenie dla ich życia. I to jest tak naprawdę największe zmartwienie, które przeraża wszystkich ludzi, którzy rozumieją, że celem ostatecznym człowieka jest albo zbawienie, albo potępienie. Nie ma nic pomiędzy. I dlatego te działania duchowe, dlatego to, co Pan Bóg w jakiś sposób pobudza, wzbudza w Polsce, jest czymś absolutnie nadzwyczajnym. My widzimy na przestrzeni ostatnich lat naprawdę przebudzenie, tylko ono idzie oddolnie. Sanktuaria maryjne ożywają. No, taki Getchwald na przykład, jeszcze parę lat temu tylko bardzo ludzie żyjący bardzo głęboko wiarą no, wiedzieli o istnieniu tego miejsca, pamiętali o objawieniach, które były skierowane do naszego narodu w jego najtrudniejszym momencie, kiedy byliśmy tak, bezpaństwowcami. Tak, kiedy nie było nadziei. Przecież to było po tych, kiedy Matka Boża objawiła się w Getchwaldzie. Mówiła po polsku. Mówiła po polsku i tłumy Polaków z najdalszych kątów w pielgrzymkach no, biegły do tego miejsca, żeby chwycić nadzieję, chwycić no, sens jakiś w tej całej ciemności, która ich otaczała. Nie? I no, po prostu widzimy w ostatnim czasie, że te słowa kardynała Chlonda, że zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję, zaczynają się realizować. Że maryjność Polaków zaczyna nas chronić wobec świata, który żadnej duchowości chrześcijańskiej nie dopuszcza, staje się tarczą, staje się czymś nadzwyczajnym. Właśnie tym, co jest śmieszne w oczach świata, staje się naszą mocą, prawdziwą mocą. Agnieszka, ty wiele lat zajmujesz się no, działalnością reklamową, PR-ową, tak zwaną. Dlaczego akurat podjęłaś się promocji takiego wydarzenia i budowania wizerunku i propagowania? Akurat tego wydarzenia, tak? Uh-huh. No cóż, chyba muszę powiedzieć po prostu, no, że to przez Maryję. Ja rzeczywiście od wielu lat jestem związana z mediami i prowadzę firmę, która zajmuje się PR-em i w pewnym momencie właśnie w moim rozwoju duchowym też padła taka decyzja, żeby zawierzyć wszystko, co robię, też właśnie Matce Bożej i jej niepokalanemu sercu. I wtedy właśnie zaczęły przychodzić propozycje pracy też przy takich projektach. Więc kiedy decyduję się na taki krok, żeby też swoją pracą służyć Bogu i Matce Bożej, no to rozeznając też to, że rzeczywiście, tak jak tutaj padło to wielokrotnie, wszyscy mamy tego świadomość, jaka jest kondycja jakby obecnie duchowa w Polsce, widzę, że tego typu jakby działania są potrzebne. I to, co jakby jest teraz na poziomie duchowym, trzeba sprowadzić tak naprawdę do tego świata i do ludzi, którzy w tym świecie funkcjonują, w świecie mediów, w świecie Facebooka, w świecie Twittera, w świecie właśnie dziennikarzy, gdzie wiadomo, że jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś schematów, do pewnego funkcjonowania w właśnie rzeczywistości konferencji prasowych, wywiadów, rozmów, jakichś też docierania do dziennikarzy. I tutaj jest moja rola. Ja właśnie staram się, żeby jak najwięcej osób o tym po prostu mogło usłyszeć, bo można robić duże akcje i można robić dobre akcje, ale jeżeli nikt o tym się nie dowie, no to po prostu nie będzie miało sensu i nie będzie miało takiego rozmachu. Oczywiście to nie jest też tak, że wszystko jest naszą siłą i naszą mocą, bo jak tutaj wielokrotnie też już padało, Duch Święty ma tutaj dosyć duży udział swój. Natomiast wszystko, co można po ludzku zrobić, też powinno być zrobione jak najlepiej. I ja też jestem takiego zdania i jakby obserwuję to też w świecie takich wydarzeń katolickich, że trochę oczekujemy, że jeżeli robimy coś dobrego, to ludzie sami przyjdą. A to trochę nie jest tak. To znaczy w tej chwili, kiedy mamy tak bardzo dużo różnych propozycji
I też wszystko, co świeckie, musimy powiedzieć, że jest ładnie opakowane, ładnie sprzedane, zachęca, właśnie jakoś tam kusi swoją atrakcyjnością, to mamy dosyć spory problem, żeby się przebić do ludzi. Stąd jakby taką moją, można powiedzieć, wewnętrzną misją jest to, żeby docierać do ludzi z tymi rzeczami dobrymi, tymi naprawdę wartościowymi. To wartościowymi nie na poziomie tylko tego, co jest wartościowe tu i teraz, tylko właśnie w perspektywie wieczności, jak tutaj Leszek powiedział, tak? Jeżeli patrzymy na świat i życie, że jest albo potępienie, albo zbawienie i nie ma niczego pomiędzy, no to jakby samo to się kształtuje. I teraz przedostać się z takimi treściami do ludzi, którzy są, tak jak tutaj mówiliśmy, zabiegani pomiędzy telefonem, pomiędzy Facebookiem, pomiędzy tysiącem newsów, atakujących reklam z każdej strony, no jest zadaniem, które wydaje się być może karkołomne, ale też jednocześnie bardzo, że tak powiem, ambitne. Tak, bo ja w ogóle, co miała Agnieszka robić? Chłopaki przychodzą do niej i mówią, słuchaj, wiesz, jest taki pomysł, że milion ludzi stanie na granicach 3,5 tysiąca kilometrów, wiesz, kościoły stacyjne będą wokół i będziemy się modlić o ratunek. No co miała zrobić? Nie, nie, to wiesz, to... Nie, to... Zresztą, ale rzeczywiście jest takie... Oni nie dali Agnieszka, mi właśnie to co, nie było wyjścia, szans. Wiesz, jest, ja to, co Agnieszka mówi, że jest jakaś... W jakimś sensie, tak powiem, bolączka w kościele, że dzieje się wiele nieprawdopodobnych, duchowych rzeczy. Są wydarzenia, są rocznice, Matka Boża cały czas przychodzi do nas z wieloma, wiesz, propozycjami, tak? Czyli jest rocznica Chrztu Polski, jest 1050, jest odnowienie ślubów jasnogórskich, jest teraz akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Wiele, wiele, wiele rzeczy. Chociażby najmocniejszy z takich wydarzeń z ostatnich lat, czyli cud eucharystyczny w Sokółce, gdzie w małej miejscowości hostia, kawałek chleba, mąka z wodą, zamienia się w żywe ciało człowieka, które jest zresztą cały czas żywe. Tam, wiesz, nie umarło. To jest, okazuje się, fragment serca w permanentnej agonii, stałej, niezmiennej. I połączony z chlebem dodatkowo się okazuje, że to nie tylko, nie cały chleb się zamienił w ciało, tylko jego część, bo część pozostała chlebem. Naukowcy badają to miejsce, gdzie łączy się chleb z ciałem i widzą, że tam istnieje substancja, jakiej nie ma na Ziemi. Że cząsteczki, atomy chleba połączyły się z atomami ciała, tworząc nową substancję. Nie ma. I teraz, gdzie o tym słyszysz w kościele? Tak? Powiedz, gdzie na narożnikach, gdzie widzisz billboardy, spoty informujące o tym, że Bóg jest w Sokółce. Tak? Jego serce bije, tętni w Sokółce. Tam przyjeżdżajcie wszyscy, miliony ludzi, po ratunek, po uwielbiać go, cześć, bić czołem. Gdzieś ja... Nie, jakby, no, dlaczego... W samej Sokółce, jak pojechałem do Sokółki, wyobrażałem sobie, że będę musiał się przebijać tam naprawdę łokciami do tego kościoła. Tam zauważyłem w ogóle paręnaście osób. Tu chodzi o komunikację. To, co mówi Agnieszka, nie? Że są te rzeczy i Bóg cały czas puka, mówi przez dziejące się cały czas i charyzmatyków, i ludzi, którzy mają takie doświadczenie, tych współczesnych proroków, o których mówił Leszek, to wiesz, Kościół tętni życiem w sposób nieprawdopodobny. To się nic nie zmieniło. Jak państwo przeczytacie Dzieje Apostolskie, no to tam jest, wieście, co narożnik, to cud. Nie? Uzdrowiony, powstał. Chociaż cień Piotra, żeby padł. Tak się kładli. No po prostu, wiesz, i teraz, a gdzie to wszystko jest? No wyjdziemy teraz z radia, staniemy tutaj na tej Ostrobramskiej i gdzie? Nie widać, ale te rzeczy są, tylko teraz trzeba jakby zaprosić ludzi do udziału w tych rzeczach, nie? Zakomunikować im tak, żeby usłyszeli. I myślę, że tu w kościele to jest, to wymaga takiego, ale też nie jesteśmy jakiś bardzo mądrzejsi, to jest nasze odkrycie świeże, właśnie przez wielką pokutę, że można coś wymyśleć, zaplanować i zaprosić ludzi przez kanały informacyjne, przez radio, przez internet, przez media. I myślę, że to jest bardzo ważne, że dzisiaj w naszych rękach jest po prostu powiedzieć ludziom o tym, że to jest. Tak, to znaczy, ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz, bo to nie jest trochę tak, że to, co mówił tutaj Leszek o tych procentach, ile ludzi chodzi do kościoła, ile nie. To nie jesteśmy w takich czasach, kiedy wszyscy jakby
z automatu idziemy do kościoła, bo jesteśmy wierzący, bo zostaliśmy tak wychowani, tylko ludzi trzeba też jakoś przekonać i trzeba też do nich dotrzeć tym językiem, którym oni mówią po prostu i wyjść jakby naprzeciw, bo no trochę tak pozbierać ich i dotrzeć tym przekazem, który my chcemy po prostu. Ale wy zobaczycie, że dzisiaj to chodzenie do kościoła ma większą, wielką wartość, bo ono jest właśnie za każdym razem decyzją. To nie jest fala, strumień, którym wszyscy idą, bo tradycja, bo komunizm, bo trzeba, tylko to jest za każdym razem decyzja. I ta decyzja przynosi wielkie owoce w życiu, jeśli ją podejmiesz. Nie? Tutaj postawmy kropkę. Za chwilę do Państwa wracamy. Dziś o ratunku, różańcowym ratunku dla Polski i świata. Mówią Państwa i moi goście, organizatorzy wydarzenia Różaniec dla granic, które dokładnie za miesiąc 7 października w całej Polsce wokół granic to się wydarzy. Agnieszka Kmienikowska, Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dzisiaj o różańcowym ratunku dla Polski i świata opowiadają Państwa i moi goście, organizatorzy wydarzenia Różaniec do granic, Agnieszka Kmienikowska, Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński. Moi drodzy, rozmawiamy już od blisko trzech kwadransów o różańcu do granic, ale w gruncie rzeczy poruszyliśmy tutaj ideę i różne głębokie myśli dotyczące treści, celu tego wydarzenia, samej idei, ale co tu zrobić, żeby zrobić, jeżeli ktoś chciałby się w tę modlitwę włączyć, czuje, że to jest jakieś wydarzenie dla niego, w którym chce uczestniczyć, no to co, ma gdzieś tam wsiąść w cokolwiek i pojechać gdzieś tam do słupka najbliższego granicznego? Czy może jakoś to bardziej zorganizować? No więc tak, pomyślane od strony organizacyjnej jest to tak, że w całym wydarzeniu biorą udział wszystkie 22 diecezje graniczne. Ordynariusze tych diecezji wyrazili zgodę i pobłogosławili przedsięwzięcie. Każda diecezja wyznaczyła jednego kapłana, koordynatora, który przygotowuje w ramach tej przestrzeni całe wydarzenie. Jest wyznaczonych 319 kościołów stacyjnych, które są w miarę równomiernie rozłożone wokół granicy Polski. I tam 7 października zapraszamy, aby wybrać jeden z tych kościołów. Jest mapa interaktywna na naszej stronie różaniecdogranic.pl. Tam są też wszystkie informacje na temat przedsięwzięcia, wybrać jeden z tych kościołów i udać się do niego. Rozpoczynamy o godzinie 11 mszą świętą, Eucharystią w tych kościołach, po której odbędzie się nabożeństwo przygotowujące do bezpośredniej modlitwy różańcowej. I później o godzinie, między godziną 13 a 14 jest czas, żeby z kościołów stacyjnych przemieścić się do punktów modlitwy. One są wyznaczone możliwie najbliżej fizycznej granicy Polski. Tak jak pozwala na to topografia, tak jak drogi dostępowe umożliwiają, ale staramy się stworzyć pas możliwie bez przerw wokół granic Polski i tam po ustawieniu się o godzinie 14 w jednej linii rozpoczynamy modlitwę różańcową. Cztery części różańca, więc naprawdę tutaj ruszam, tak, traktujemy to bardzo poważnie, z dwoma głównymi intencjami, które podajemy. Pierwsza jest o nawrócenie Polski i Polaków oraz o jedność Polaków, a druga o nawrócenie świata i pokój dla świata. Więc około godziny 15:30 powinno się wszystko zakończyć i wtedy to jest, czas jest specjalnie tak wybrany, żeby można było przejechać z dowolnego miejsca, również z wnętrza Polski, na granicę i wrócić z powrotem przed zmrokiem, żeby nie było potrzeby no, gdzieś nocowania, żeby w bezpieczny sposób można było powrócić do domów. Tak. I to tak podsumowując, że z punktu widzenia uczestnika, państwa, którzy zechcielibyście się wybrać na granicę, wziąć udział w tym wydarzeniu, trzeba wejść na stronę internetową różaniecdogranic.pl. Bez polskich znaków pisane? Oczywiście. Ten adres już zamieściłem na Facebooku w komentarzach, więc jeżeli ktoś chce przez ten link wejść, to bardzo proszę. I sercem tej strony jest interaktywna mapa. Na tej mapie są zaznaczone wszystkie kościoły wzdłuż granic. Można tą mapę dowolnie przybliżyć, oddalić, tak trochę jak na googlowskiej mapie. I wybrać punkt, do którego chcecie pojechać. To nie znaczy, że musi być najbliżej domu. Są górale, którzy wybierają się nad morze, bo chcą stanąć nad Bałtykiem i modlić się tam.
Trzeba sobie wybrać punkt, do którego chcecie jechać. Tu delikatnie sugerujemy, żeby wybierać te miejsca, które są najmniej obsadzone. Żeby w miarę równo ta granica była no, obsadzona modlitwą. Ponieważ jak wejdziecie na stronę, zobaczycie ikonki kościołów, jak się przybliżycie do nich, to przy każdej z nich jest licznik. To jest liczba zapisanych osób. Więc klikacie w kościół, pojawia się jego wezwanie, adres i należy się zapisać. Oczywiście tu nie ma zapisów, nie ma biletów, to jest zupełnie otwarte wydarzenie dla wszystkich, ale warto to zrobić. Dla nas organizatorów to jest ważne, żeby wiedzieć, ile osób bierze w tym udział, jak równomiernie to jest rozłożone i na przykład koordynatorzy, jak widzą, że w danym kościele jest kilka tysięcy osób zapisanych, to szykują się no, z definicji na większą grupę ludzi, tak? Już mogą na przykład zmienić myślenie o tym punkcie, o tym miejscu. Więc to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Oczywiście też zdajemy sobie sprawę, że zdecydowana większość ludzi przyjedzie na to wydarzenie bez żadnych zapisów. Po prostu będzie, bo na ulotkach są w tych diecezjach granicznych na ulotkach są te kościoły wymienione. Ludzie będą wybierać po prostu te punkty sobie. Natomiast generalnie bardzo to prosimy, żeby zapisywać się. Będziecie dostawali Państwo potwierdzenie zapisu, potem wszystkie potrzebne informacje, co ze sobą zabrać, jak dojechać, wszystko, co będzie, to, co będzie potrzebne. Dwie takie jeszcze ostatnie techniczne informacje, że to wydarzenie nie wymaga żadnego noclegu, nie trzeba o to pytać, nie trzeba tego szukać i organizatorzy nie zapewniają wyżywienia w tych kościołach żadnego, więc trzeba ze sobą zabrać prowiant na tą przerwę po nabożeństwie, a przed modlitwą. Tam będzie chwila, żeby coś wrzucić na ząb. I co jeszcze? I nie ubezpieczamy też tego wydarzenia zewnętrznie, w związku z tym prosimy, jeśli Państwo macie takie pragnienie, taką myśl, żeby po prostu ubezpieczyć się na jeden dzień na tą wyprawę. Możecie się Państwo też włączyć i pomóc nam, to jest teraz bardzo istotne, w rozpropagowanie całego przedsięwzięcia. Na przykład Wielka Pokuta na naszej stronie facebookowej miała 7-8 tysięcy wejść, natomiast na Jasną Górę przyjechało 150 tysięcy osób. Nie wejść, oznacza, tylko lajków miało się. Tak zwanych lajków, tak, tak. To znaczy, że tak naprawdę wszystko dokonało się mocą Ducha Świętego, przez natchnienia, przez rozmowy, przez informowanie w środowiskach, w których żyjecie. I Maciej wspominał już o ulotkach. My w tej chwili właśnie do drukarni oddaliśmy olbrzymie zamówienie, 2 miliony ulotek, kilkanaście tysięcy plakatów. Każdy z Państwa może napisać do nas przez stronę internetową różaniecdogranic.pl i zamówić tą ilość, którą chciałby rozprowadzić w swoich środowiskach. My wysyłamy to za darmo i będziemy no, dodrukowywać, jeżeli będzie taka potrzeba, ale bardzo prosimy o to, żebyście się stali emisariuszami sprawy, bo to jest tak, że my jako grupa osób świeckich z bardzo niewielkim zapleczem, to wszystko nas bardzo przerasta, ale jeżeli odpowiednia ilość ludzi zrozumie to wydarzenie jako swoje, że ode mnie też coś zależy. No Pan Bóg też każdego z was może użyć i z wielką mocą i zacznie włączyć się właśnie w to działanie, no to dotrzemy tam, gdzie ta wiadomość jest oczekiwana. Tak, bo to jest takie bardzo, tak mi się ważne w ogóle w nas, chrześcijanach, i ten rok też jest szczególny, bo w kościele zostało ogłoszone hasło duszpasterskie: idźcie i głoście. Kiedy to wydarzenie Różaniec do granic było kreowane na samym początku, my nie znaliśmy tego hasła idźcie i głoście. W ogóle mnie. I jakby tu zobaczyliśmy, no, jak się dowiadujemy, jakie jest hasło, no to po prostu był śmiech. Mówimy, no przecież to wszystko jest zaplanowane, że. Ale to jest to wezwanie idźcie i głoście jest no, takim głosem Ducha Świętego wyrażonym przez Kościół do nas wszystkich chrześcijan, żeby nie tylko obserwować i jakoś tam może załamywać ręce nad tym światem, patrzeć na tę przestrzeń publiczną, na zalew tego syfu, tylko właśnie spróbować ten syf zamieść jakoś, ale sami nie damy rady, mocą Ducha Świętego, przez Maryję, przez Różaniec, można, więc bardzo tak apelujemy, żeby już nie obserwować tej rzeczywistości, tylko jako dzieci Maryi, jako jej synowie, jej córki, jako poddani Królowej, Matki Bożej, Maryi, naszej Królowej, wziąć udział aktywny w jej walce, która ona niezmordowanie cały czas walczy o nas, za nas, w moim życiu, Leszka, Agnieszki, twoim Pawle, cały czas w życiu naszego narodu, pomóc jej w tym, żeby to światło, które mamy w sobie, myślę, że my Polacy mamy bardzo dużo światła w sercach, takiego
takiej dziecięcości, zaufania. Czystości. Tak, też takiego, tego, że jesteśmy smagani wiatrami historii bardzo mocno, więc mamy takie specyficzną wrażliwość na różne rzeczy, nie? I jest w nas ten skarb składowany z pokolenia na pokolenie przez ludzi, którzy umierali za wiarę, którzy ginęli, którzy poświęcali swoje życie dla ojczyzny, dla wiary. To wszystko, żeby wydobyć na wierzch i dać to światu. Po prostu, żeby to światło w nas, które jest, żeby wyszło, żeby wybuchnęło wręcz. I do tego jesteście Państwo potrzebni, bo trzonem organizacyjnym to jest 5 osób. I my, więc prosimy. Po pierwsze, organizujcie grupy. To jest, myślę, że tak samo ważne jak plakaty, ulotki, że no właśnie, tak. Ja chciałam powiedzieć, bo jest bardzo dużo pytań też przez Facebooka o to, co mamy zrobić, kiedy jesteśmy na przykład z Łodzi, Warszawy, ze środka Polski, z centralnej Polski. To chcemy Państwu powiedzieć, że zapraszamy na granicę. To znaczy, zorganizujcie w swojej parafii, zorganizujcie w swojej wspólnocie autokar, może 2, może 3 i pojedźcie do wybranego miejsca, do wybranego kościoła stacyjnego na granicy. Oczywiście wcześniej się rejestrując. Natomiast zależy nam na tym, żeby to był taki ruch oddolny, żebyście to Państwo, wy sami wyjeżdżali z tymi pielgrzymkami i wychodzili z inicjatywą, bo też dostajemy pytania o koordynatorów w tych diecezjach centralnych. Koordynatorów w diecezjach centralnych nie ma. Oni są tylko wyznaczeni właśnie w diecezjach, które bezpośrednio przylegają do granicy Polski. Tam oni jakby zajmują się bezpośrednio już kościołami stacyjnymi i punktami modlitwy. Ale w diecezjach centralnych to wy Państwo podejmujecie działanie, to wy Państwo jesteście tak naprawdę tymi emisariuszami i tymi osobami, które będą organizować ten różaniec do granic. I trzeba tak podjąć takie bardzo konkretne działania, żeby pójść do księdza proboszcza w parafii, powiedzieć: księdze proboszczu, jest taka inicjatywa, która jest pobłogosławiona przez Kościół, jest biskupi wspierają, to prosimy, ogłośmy to. Zorganizujmy w parafii grupy, które pojadą. W swoich wspólnotach, kochani, gdziekolwiek jesteście, w Neogatochmenacie, w Odnowie w Duchu Świętym, w Ruchu Światło Życie, w Kołach Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, wszędzie, organizujcie się w grupy, które jadą tego dnia. Niech zabraknie autokarów po prostu w wypożyczalniach dla tego dnia, żeby rodziny, samochody, kuzyni. Też myślcie o osobach, które jakoś potrzebują w życiu ratunku, żeby... Bo tak duchowo też myślimy o tym wydarzeniu jako o wyjściu z niewoli. Wyjście narodu z niewoli grzechu, żeby... Dlaczego do granic? Właśnie, żeby tego dnia zostawić swoje życie, swoje zniewolenia, swoje problemy za sobą. Podjąć decyzję. Rano wstaję i jadę na granicę. Jadę, zostawiam za sobą to. Chcę coś zmienić w swoim życiu, ofiarować się Panu Bogu. I więc wszystkie osoby, które potrzebują takiego duchowego ratunku, zorganizujcie dla nich wyjazd, żeby oni mogli opuścić tego dnia swoją ciemność. Tak jak w Ewangelii jest o tych 4 przyjaciołach, którzy tego chorego wzięli, rozłożyli dach i spuścili. To tak, jakiś no, oni wspólnota. Tak, ale zobacz, to jest rodzina, czyli oni, człowiek, który był w sytuacji już skrajnej, tak, śmierci, oni wykonali gigantyczny wysiłek, przebili się przez ludzi, tamci ich kopali, idźcie stąd, tego nie róbcie, co tu zamieszanie. Że oni musieli przepchać te nosze przez tłum. Weszli na dach, rozebrali, spuścili na dół. No, więc proszę Państwa, rozbierzcie dachy, tak duchowo, symbolicznie, tego dnia, żeby ta fala ze wszystkich miast ruszyła do modlitwy. Dzisiaj o modlitwie, modlitwie różańcowej, która ma być ratunkiem dla Polski i świata. Rozmawiamy w Nocnych Światłach. Półmetek programu właśnie minął, jeszcze godzina przed nami. Organizatorzy wydarzenia Różaniec do granic są w studiu. Agnieszka Kmienikowska, Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński. Wrócimy do Państwa za chwilkę. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Prawie 5 minut po północy, już mamy piątek, 8 września, a od 23 dnia poprzedniego w Nocnych Światłach rozmawiamy o różańcowym ratunku dla Polski i świata, którym jest wydarzenie Różaniec do granic za
już niespełna miesiąc, czyli 7 października, to będzie miało miejsce wokół granic naszego kraju. No, w studiu organizatorzy tego wydarzenia Agnieszka Kminikowska, Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński. I tutaj przed momentem przyszedł do mnie SMS, który brzmi tak. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam z Kaliningradu. Słucham was dzisiaj. Postaram się przyjechać 7 października na granicę od strony obwodu kaliningradzkiego, oczywiście po stronie Polski. Błogosławię ksiądz Marek Kołodziejski. Serdecznie dziękujemy księże Marku. Dziękujemy za błogosławieństwo. I pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy nie tylko księdza, ale wszystkich, którzy nas słuchają, którzy mogą być i którzy chcą. I jeżeli tylko Pan Bóg da, to zapraszamy do tego spotkania modlitewnego, które odbędzie się 7 października. I teraz jeszcze można by sobie zadać pytanie, czy to się wszystko uda, no, bo jest to poważne wydarzenie logistyczne. To jest 319 kościołów, to jest kilkaset kilometrów granicy. Gdzie tam kilkaset? Kilka tysięcy kilometrów. Sama linia Bałtyku Polska to jest 524 kilometry, jeśli dobrze pamiętam z geografii. Tak. A pozostałe granice Rety, no to jest tego naprawdę parę tysięcy. Sam Maciej mówisz, 3,5 tysiąca, tak nie pamiętam dokładnie. 3511. 3511, no proszę bardzo. No więc jak to ma wyglądać? To ma być łańcuch, wszyscy mają się wziąć za ręce? To wydaje się trochę niemożliwe. No, kiedy chodzę i wspinam się chociaż może mniej po górach, więc jak sobie wyobrażam gdzieś tam na tych graniach, jak żyletki ludzie staną, no to rety. Na rysach, to za bardzo. 1000 osób. No właśnie, no to przecież poza tym już październik, to już Tatry są oblodzone. Więc to jest tylko dla fachowców, można powiedzieć, a nie dla amatorów. To nie tak, to po pierwsze, drodzy Państwo, bo ktoś tak kiedyś pytał, ale to ja mam stanąć tak dokładnie na granicy? Bardzo apelujemy gorąco, proszę nie nawiedzać przejść granicznych, nie niepokoić służb. I nie przekraczać granic. Trendy na różaniec do granic, a tam, wiesz, tu, żeby nie wpadli w panikę. Nie, jest wytyczona linia przez koordynatorów decyzjalnych, którzy no, wykonali ciężką pracę, dlatego że to musieli przejechać wzdłuż granicy i wytyczane były punkty, i są wytyczane nadal jeszcze, punkty, w których ludzie będą się gromadzić i z tych punktów już będą się rozciągać w taką linię, tam gdzie jest to możliwe, ale oczywiście są też miejsca, gdzie to jest absolutnie niewykonalne, więc czasami co kilkaset metrów, czasami co kilometr jest taki punkt, w którym będzie się większa grupa ludzi gromadzić, a tam gdzie jest to możliwe, oczywiście można stanąć takim szpalerem, no, plaża jest do tego miejsca miejscem idealnym w ogóle, więc to nie dokładnie o to chodzi, żeby wziąć się za ręce i precyzyjnie każdy metr, żeby objąć, ale jeśli Państwo, to też tak apelujemy, że jeśli widzicie, że ten szpaler gdzieś tam się rozciąga, to przejść ten czasami 500 metrów, może nawet kilometr plażą, żeby ten łańcuch zamknąć jednak, nie? Liczyliśmy to dokładnie na początku samym, tak ile osób potrzeba, żeby otoczyć Polskę modlitwą, tak precyzyjnie. A więc jak to jest 3,5 tysiąca kilometrów, to żeby ludzie się mogli wziąć za rękę, czyli co metr, to potrzeba 3 miliony ludzi. Nie? Żeby. No to dobrze, to już tak trochę zmniejszyliśmy te. Dobrze, no to tak, może co 2 metry. 1,5 miliona. No to też. Ale liczba, o której myślimy, to jest 1 milion ludzi. To znaczy, że tak prosimy Pana Boga o taką łaskę. Mi się, wiecie, przypomina, tak zupełnie, ale to ma związek ze sobą. Mam takich znajomych, którzy ewangelizują, są z Poznania, nie, taka bardzo niesamowita ekipa i oni sobie zaplanowali, że będą ewangelizować w kurortach w czasie wakacji. No, wiesz, trudne zadanie, bo tam bardziej piwko, plaża, nie? Ale, no ale tak. W Łebie, nad morzem, tam jest 100 tysięcy ludzi tygodniowo, oni tam pojechali, robili projekcje filmów, świadectwa w kościołach, no i wiesz, frekwencja, tak? 5 osób, 6. I ten kościół jest tak skonstruowany tam, że ma przeszklone wejście. Doskonale widać z wnętrza, co się dzieje na zewnątrz. Więc oni w te 5 osób, wiesz, wieczorami na modlitwie, a tam tysiące, wiesz, idących lewo, prawo. I oni gdzieś po paru tam dniach, tygodniach już, frustracja stuprocentowa, dotarli do granic swoich możliwości. Jakby dotarli, już nie byli nic w stanie, zaczęli krzyczeć do Boga. Pamiętam, że on tak opowiadał, że pewnego dnia przyszła taka grupa bardzo wierzących ludzi, zaczęli wznieśli ręce do Boga, zaczęli wołać, Boże, zrób, już to był naprawdę na granicy ich wytrzymałości, zaczęli krzyczeć, zrób coś, po prostu ty zrób coś, my już nic nie możemy. Następnego dnia kilkaset osób. Wiesz. Rozumiecie Państwo, to po prostu była to...
to trudno, tego się nie da wytłumaczyć w żaden sposób. Po prostu my nic nie możemy. Nie możemy miliona osób jedną po drugiej zaprosić. To jest niewykonalne, ale Duch Święty może to uczynić. Może wzbudzić, może już od lat to robi, przygotowuje to wydarzenie. My o tym nie wiemy. Może w ludziach, nie? Są osoby powołane do tego, żeby tam stanąć. Więc milion. Ja myślę, że Pan Bóg naprawdę przygotowuje to wydarzenie od zawsze. 1966 roku. I wspomniałeś, Macieju, tutaj na przykład o Sokółce. Ja myślę, że bardzo niewielu ludzi zastanawiało się nad tym, czym tak naprawdę jest Sokółka. Czym jest ten znak dla Polski? No, żeby zrozumieć cuda eucharystyczne, to trzeba wiedzieć, kiedy i gdzie one się wydarzyły. Więc to są takie podstawowe pytania, które pozwalają zrozumieć od strony duchowej, jakie mają znaczenie. Więc Sokółka jest to ostatni duży kościół przed wschodnią granicą Polski, a cud eucharystyczny wydarzył się kilka lat temu. No i teraz, mając te informacje, proszę spojrzeć, co się dzieje za naszą wschodnią granicą od kilku lat. Tak? Mhm. No więc niedługo czekają nas manewry Zapad, prawda? Manewry Zapad, tak, ale tam jest, tli się cały czas wojna. Przychodzą realne groźby. Ćwiczy się atak atomowy na Warszawę i mówi się o tym. Manewry Zapad, no też mają manewry nas postraszać. Zapad są manewrami ćwiczącymi atak na Zachód, czyli Zapad to jest Zachód. Na linię właśnie, od gdyby spojrzeć tak. Na to, jak przebiega linia tych manewrów, to od Białej Podlaskiej po Estonię. Tak, a Sokółka jest takim punktem. Tak. Tak jest. A Sokółka jest takim punktem, do którego ludzie żyjący po drugiej stronie granicy mają najbliżej. To znaczy, jest to wezwanie do tych narodów żyjących za naszą wschodnią granicą o nawrócenie, o pokój. Jednocześnie jest to wezwanie do pojednania kościołów wschodniego i zachodniego. Ta wielka schizma, która jest raną na sercu kościoła, no od dawna było to życzenie Matki Bożej i papieży Jana Pawła II, żeby wschód z zachodem stał się na powrót jednością. Może wiecie, ten kształt tego cudu jest taki, że ciało i chleb razem. Tak, ale to co chcę powiedzieć, nie przypadkiem Pan Bóg sprawia, że taki znak dokonuje się tuż przed wschodnią granicą, w czasie, w którym żyjemy. Więc jest to dla nas wołanie Boga o pokój. Jest to wołanie Boga o pojednanie między narodami, a dla Polaków, ponieważ wydarzyło się to na polskiej ziemi, to jest wezwanie do nawrócenia, do radykalnego nawrócenia. I teraz idźmy dalej. Przecież kilka lat po Sokółce miał miejsce kolejny cud eucharystyczny, tak? A jest nim Legnica. I teraz spójrzcie Państwo w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem, na Legnicę. Gdzie leży Legnica? Przecież to jest miasto, które leży... Jeżeli pojedziecie Państwo parę kilometrów bardziej na zachód, to trzecie, do Niemiec wschodnich. Parę kilometrów dalej na południe, do Czech. To są dwa najbardziej zlaicyzowane regiony Ziemi. To są najbardziej zlaicyzowane regiony Europy Ziemi, można powiedzieć. Tam procent ludzi, którzy mają realną relację z Panem Bogiem, można już liczyć w promilach. Więc tak naprawdę... Jest to krzyk Pana Boga w kierunku tamtych narodów, ale jest to też już iskra, która wychodzi z Polski, zarówno Sokółka, jak i Legnica, bo one do tych narodów wołają, wróćcie, zobaczcie, tu jest ziemia, tu jest naród, którego jeszcze znaczna część nosi Boga w sercu. No Legnica to też jest miejsce bardzo historyczne pod wieloma względami. W XIII wieku tam przecież rozegrała się słynna bitwa z Mongołami. Tak, więc to też była przecież, można powiedzieć, rubież i walka o tożsamość europejską i chrześcijańską, ale no, było to również miejsce wieloletniego stacjonowania armii sowieckiej na ziemiach Polski. Tak jest. No więc łącząc te wszystkie elementy, można powiedzieć, że te cuda eucharystyczne też są takim wezwaniem nas, Polaków, do dawania świadectwa wobec świata i to do dawania świadectwa właśnie na granicy. Dlaczego granica w ogóle? Dlaczego żeśmy się zdecydowali na to, żeby zaprosić ludzi do wyjścia na granicę? No, po prostu Pan Bóg daje polskiemu narodowi w tym czasie, w którym żyjemy, tą przestrzeń do zagospodarowania i prosi, żebyśmy przeżyli czas, który jest nam dany, zgodnie z jego zaproszeniem, zgodnie z jego wizją człowieczeństwa, która prowadzi właśnie do zbawienia. No więc wyruszamy na granicę dlatego, żeby objąć to, co jest wewnątrz, co jest tą
co jest tą drogą nam na sercu Polską, tym krajem, za którym tylu ludzi oddało życie, krew przelało i który stał się znakiem już dla bardzo, bardzo wielu ludzi. My mamy przyjaciół za granicą, którzy piszą do nas i mówią: Polacy, zróbcie coś. Dajcie świadectwo, my potrzebujemy tego. Pamiętam, zrobiliśmy kiedyś taki film o eutanazji i pracowaliśmy tam z, między innymi z człowiekiem w Holandii, który napisał wprost, że Polska to jest ostatni kraj w Europie, od którego może pójść ogień. I wiecie państwo, i naprawdę tak jest, że przed wiekami nazywano nas tutaj przedmurzem chrześcijaństwa, ale dotyczyło to naszej granicy wschodniej. Stamtąd szły te fale islamskie czy kozackie, a w tej chwili, patrząc od strony duchowej, bo cały czas o tym mówimy, tak naprawdę jesteśmy otoczeni narodami, które przyjęły zupełnie inną filozofię życia i które odrzuciły swoje chrześcijańskie korzenie. Tożsamość w ogóle. Tak. Tożsamość, więc tym bardziej, jeżeli jest u nas wiara, jeżeli są jeszcze ludzie, dla których Bóg jest punktem odniesienia, no to musimy się podnieść, żeby pomóc wielu, wielu innym ludziom, którzy są zagubieni. I dlatego to jest coś, co każdy z nas tutaj jest wezwany przez Pana Boga do dania świadectwa. W tym momencie, w tym czasie, żeby nie przespać chwili dziejowej, w której żyjemy. Moi drodzy, tutaj rzucę okiem na Facebook. Alina pisze: serdecznie pozdrawiam z północnej Karoliny, właśnie słucham państwa. Piękna inicjatywa i szkoda, że nie mogę dolecieć do Polski. Polecam na Facebooku znajomym, aby brali udział. Różaniec Święty to potężna broń przeciw złemu. Któż jak Bóg? Amen. Alina, pozdrawiam cię serdecznie. Północną Karolinę, Stany Zjednoczone. No i wszystkich, którzy z nami są, wszędzie, w każdym miejscu. Chcemy powiedzieć to samo teraz. Chyba. Tak, to wszyscy chcemy powiedzieć to samo. Agnieszka, bo ja pomyślałam, żebyśmy powiedzieli, że można też poza granicami Polski włączyć się w Różaniec do granic. Tak jak na terenie Polski mówiliśmy o tym, że każdy proboszcz może się włączyć do Różańca do granic, tak samo poza granicami Polski. Jeżeli będzie proboszcz, który zdecyduje się przeprowadzić takie nabożeństwo według wytycznych, które dostaliśmy z episkopatu, też może się włączyć cała parafia w Różaniec do granic, odmawiając ten różaniec właśnie u siebie poza granicami Polski, tam gdzie państwo są. A technicznie to tak, że można po prostu zgłosić się przez stronę internetową, jakby zapisać swoją parafię. Wtedy my nanosimy na stronie, na mapie, która obejmuje cały świat tak naprawdę, można ją oddalić i widać. Nanosimy ten kościół jako kościół stacyjny polski na świecie, w którym przebiega to wydarzenie. Na stronie internetowej jest dostępny w sekcji do pobrania program szczegółowy do zrealizowania całego tego wydarzenia. Więc człowiek ściąga, drukuje, idzie do księdza proboszcza, mówi: księże proboszczu, tego dnia modlimy się i będzie dobrze. I przypominam, państwo, adres jest już tutaj na Facebooku, w komentarzach pod postem dotyczącym dzisiejszego programu na profilu Radia Plus. różaniecdogranic.pl, bez polskich znaków, rzecz jasna. Tak, i wiecie państwo, tak się już dzieje. My mamy w tej chwili informacje z Oslo, z Monachium, z Chicago, z Kanady. To trzeba nanieść kościoły. Tak, ale już zgłaszają się właśnie wspólnoty Polaków żyjących za granicami, którzy będą się łączyć duchowo, czyli będą w tym samym czasie będą przeżywać różaniec w swoich parafiach, łącząc się z nami. I zapraszamy was, kochani Polacy, gdziekolwiek jesteście, bo jeżeli iskra ma wyjść z tego kraju, którym jest Polska, to wy jesteście jej częścią. Wyjechaliście za granicę i tam, poza tymi granicami, z daleka od naszego kraju, wiem, że tak naprawdę tożsamość większości ludzi w Polonii na świecie właśnie jest budowana poprzez łączność z wiarą, z Kościołem. Ale nie jesteście Polonią, jesteście Polakami. Po prostu. Amen, amen. Utarło się tak mówić, że to Polonia. Polonia. Jaka Polonia? To są Polacy. To są Polacy, tylko którzy mieszkają za granicami Polski. Tak, więc to nie jest Polonia. Tak, zapraszamy państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału, do łączenia się z nami, gdziekolwiek jesteście. To samo dotyczy również osób, które żyją w Polsce i z jakichś względów nie będą mogły pojechać na granicę. Wiemy już o bardzo wielu parafiach w Polsce centralnej, które będą organizować w tym czasie nabożeństwa w łączności z modlitwą różańcową na granicach. Chodzi też o osoby starsze, o osoby chore,
no, których dar modlitwy jest bezcenny w oczach Boga i dla Kościoła. Zapraszamy Państwa wszystkich, gdziekolwiek jesteście, żeby tego dnia o godzinie 14 rozpocząć razem z nami wielką modlitwę różańcową. Ja mam jeszcze chwilę, mogę coś powiedzieć? Jasne, wiecie? Proszę bardzo, tak, Maciej. Bo ja po prostu już to, ta myśl mi przyszła, uderzyła mi, kiedy Leszek mówił o cudach eucharystycznych. Jakby to bardzo mną wstrząsnęło, że jest dalszy ciąg tej opowieści twojej, że bo to jest niesamowita, rzeczywiście, jak się ten obraz zobaczy, wschód, zachód, sytuacja duchowa Polski, co się dzieje wewnątrz, jak przygotowane są różne wydarzenia przez ostatnie lata w Polsce i wobec tej ciemności, która jest na świecie, to jest dalszy ciąg tej opowieści, bo jest wizja świętego Jana Bosko dotycząca czasów ostatecznych. Teraz poprawcie, jeśli ja będę źle opowiadał, dobrze? Ale ta wizja jest wstrząsająca dla nas, szczególnie z Leszkiem, bo kiedy to było? To było po... Kiedy myśmy ją przeczytali? Pamiętasz? W czasie pracy nad Ja Jestem. Nad Ja Jestem. Właśnie. Jest, to jeszcze to w ogóle wzmacnia tę opowieść, bo kończyliśmy pracę nad filmem Ja Jestem właśnie między innymi o cudach eucharystycznych, o cudzie w Sokółce i przeczytaliśmy tego samego dnia tę samą stronę tej samej książki z Leszkiem. I wstrząśnięci dzwonimy do siebie, nawzajem i mówimy: Leszek, ja przeczytałem coś wstrząsającego. Nie? Czy Leszek do mnie, już nie pamiętam. Maciek, przeczytałem coś absolutnie poruszającego. I zaczyna mi opowiadać. Mówię: ale ja to samo. To jest wizja, w której Kościół, święty Jan Bosko otrzymywał różne obrazy z nieba, wizje, które dotyczyły czasów teraźniejszych, przyszłych, zapowiadały różne wydarzenia. I Kościół, potężna, wielka łódź, płynie przez ocean. U steru stoi papież, kieruje tą łodzią i ta łódź jest atakowana ze wszystkich stron. Wokół niej są setki mniejszych łodzi, które atakują Kościół na różne sposoby. Na przykład rzucają w niego gazetami, czyli propaganda. I ta łódź zaczyna tonąć, Kościół. I tam jest wiele rzeczy się dzieje. Jeden papież ginie, potem jest wybierany następny, ale kiedy to wydaje się, że już nic nie jest w stanie Kościoła uratować, kiedy on już na granicy jest śmierci, papież widzi na horyzoncie dwa filary, które wyrastają z oceanu. Więc bierze kurs na te filary. Kiedy podpływają bliżej, widzą, że na jednym z filarów jest Eucharystia, hostia, a na drugim figura Matki Bożej Niepokalanej. I kiedy cumują łódź, Kościół do tych dwóch filarów, do Eucharystii i do Matki Bożej Niepokalanej, wszystkie te łodzie atakujące Kościół zaczynają nagle odpadać, odpływać, tonąć, kłócić się między sobą, walczyć. Wszystkie toną i nastaje cisza. Kompletna. Kościół jest uratowany. Więc ta historia eucharystyczna, która się dzieje dzisiaj pośród nas, po pierwsze na każdej mszy świętej, po drugie w Sokółce, w Legnicy, ona ma dalszy ciąg. Jezus zaprasza, wskazuje na Matkę Bożą i mówi: jej się zawierzajcie. I to wydarzenie Różaniec do Granic, Gieczwałt, rocznica, to jest moment, w którym my, Polacy, cumujemy w tych czasach do tego filaru, do Matki Bożej. Zostańmy z tą myślą na kilka chwil. Warto poświęcić jej refleksji parę minut chociażby. Teraz krótka przerwa, wracamy do Państwa za moment. Dzisiaj w Nocnych Światłach o różańcowym ratunku dla Polski i świata. Organizatorzy wydarzenia Różaniec do Granic opowiadają. Agnieszka Kmienikowska, Maciej Bedasiński i Lech Dokowicz są w studiu Nocnych Świateł. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Różańcowy ratunek dla Polski i świata to temat dzisiejszego wydania Nocnych Światł. O tym dzisiaj rozmawiamy z organizatorami wydarzenia Różaniec do Granic, które za niespełna miesiąc, 7 października, wokół granic Polski. Agnieszka Kminikowska, Maciej Bedasiński, Lech Dokowicz są gośćmi programu. Państwo, jeżeli chcecie pisać, zapraszamy, 7123. SMS-y rozpoczynamy słowem plus na ten numer, a na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Krzysztof pisze na Facebooku tak: piękna inicjatywa i najpewniejsza tarcza dla Polski. Niech Duch Święty was prowadzi przez Maryję. Dzięki tej cudownej modlitwie kontemplacyjnej, jaką jest Różaniec, Maryja przez swoje wstawiennictwo codziennie pomaga mi przejść przez Morze Czerwone cierpienia. A ponad 2 lata temu, kiedy było naprawdę źle, przyprowadziła mnie do Jezusa na krzyżu na Golgocie. Obróciła się i to była krótka migawka jakości 3K, 8K. Nie wiem, co to znaczy. To wysokiej jakości. A, wysokiej jakości. No tak, Krzysztof, z tego co wiem, jest specjalistą od obrazu, od fotografii.
i filmu, to taka pokrewna dziedzina jak wasza, więc tak. Dziękuję za wyjaśnienie. Ja też lubię fotografię, ale to chyba zbyt fachowy dla mnie termin. Jeszcze nie 8K. 8K? Jeszcze nie, nie w 8K ta fotografia, co robisz? Tylko... No, no nie, nie. To, no taka fotografia. No. Ale od tego czasu moja wiara stała się pewnością. To jest niesamowite mieć teraz tę 100% pewność celu oraz jednocześnie tysiąca nowych pytań i tęsknoty. Pozdrowienia dla gości. Ja też dziękuję za pozdrowienia i Krzysztof, ciebie pozdrawiamy serdecznie wraz z bliskimi. Panowie. Co panowie? No nic, tam panowie, no tutaj, to tak do was skieruję te słowa od Krzysztofa. A teraz jeszcze Oleńka pisze. Serdecznie witam prowadzącego raz gości Nocnych Świateł, siódmego. Przepraszam, Agnieszka, że ciebie pominąłem tym zwrotem panowie, panie i panowie. O, tak. 7 października tego roku obchodzimy z mężem 11. rocznicę ślubu i niewątpliwie udział w różańcu do Graniec będzie najcudowniejszym sposobem świętowania naszej rocznicy. Tak więc do zobaczenia 7 października na brzegu Bałtyku. Wierna słucharka Nocnych Świateł. Bardzo dziękuję, a Oleńko, pozdrawiamy. Tak, ja to może jakoś po prostu te świadectwa, ale taką refleksję zbudziły, chociaż będziecie się może państwo śmiać, że nie związano z tymi świadectwami, ale zacząłem sobie to wyobrażać, to wydarzenie jakiś czas temu, jak było czytanie w kościele, już nie pamiętam, o tym, jak Noe budował arkę. I oczywiście my, nie wiem, czy jesteśmy w takiej sytuacji, w której, wiesz, katastrofa za chwilę, tak? Nie myślimy w ogóle tak o świecie, że to za chwilę nastąpi, ale... No ja dzisiaj, właściwie wczoraj myślałem, tak siedziałem wieczorem i myślałem, a może za chwilę będzie koniec świata. Nie, ale chodzi o to, że my... po 7 października. Że jakby my wiesz... Nie, nie, to było jakaś 19.30. No. Chodzi o to, że my, wczoraj. Wiesz, przez całą historię naszego kraju, Polacy, kiedy są... I to się, to jak zobaczycie państwo, tak przeczytacie naszą historię inaczej, nie jak z podręczników, tylko tak duchowo, to zobaczycie, że Polska wierna Panu Bogu to jest Polska bezpieczna. To jest Polska, która kwitnie. Że to błogosławieństwo bardzo widać w naszym kraju, kiedy my jesteśmy blisko niego. I natomiast kiedy Polska odchodzi od wiary, to natychmiast zaczyna upadać. I tak było przed rozbiorami. Rozprężenie straszliwe przecież było. Tak było przed II wojną światową. W dwudziestoleciu międzywojennym Polacy żyli bardzo w rozwiązły sposób. W Warszawie było centrum takich domów publicznych na całą Europę Środkową i Wschodnią. Tu ludzie przyjeżdżali z całej Europy się zabawiać. Właśnie w Warszawie. Polska przed wojną była jednym z dwóch krajów na świecie, w których legalna była aborcja. Wiesz, jaki był drugi ten kraj? Związek Radziecki. Związek Sowiecki. Związek Sowiecki. Nie? I w związku z tym i potem nadchodzi, wiesz, druga wojna światowa. I tu nie chodzi o to, że Bóg teraz karze, że zsyła karę, tylko chodzi o to, że my sami decydujemy się na to. Bo jeśli ja odrzucam przykazania, czyli ten ład, który Pan Bóg ustanowił na świecie, Pan Bóg dał przykazania po to, żeby człowiek był po prostu szczęśliwy, żeby mu było dobrze. To nie są zakazy, które mówią, nie rób tego, ty nie rób tego, bo mam taki kaprys, ja Bóg, chcę ci tutaj zabronić paru rzeczy. To jest jakaś obietnica. To, dokładnie tak. To jest obietnica szczęścia. I wtedy człowiek staje się wolny i ta cywilizacja chrześcijańska trwa. I teraz jeśli ja odrzucam ten porządek, a w kontekście tego, co opowiadał Leszek, to się właśnie dzieje, tak? To znaczy, że Europa odrzuca przykazania, przesuwamy granice moralności coraz dalej. Ja ostatnio znalazłem taki serial w internecie na jakimś serwisie o kanibalizmie. Taki na wesoło, wiesz, to takie jest fajne, nie? Czyli przesuwa się granice już w ogóle... tego, co jest w ogóle akceptowalne, co można patrzeć, czym w ogóle co można myśleć. W Stanach Zjednoczonych, jeśli się nie mylę, trwa teraz debata o akceptacji związków zoofilskich w ogóle, że to jest też, no w sumie, why not, tak? I legalizuje się małżeństwa homoseksualne w kolejnych krajach, gdzieś ta granica ciągle jest przesuwana. Na przykład w serialach, jak państwo spojrzycie tak w przestrzeń, seriale, filmy, coraz bardziej w sposób taki naturalny, przyjazny, przyjemny mówi się o demonie. Tak, o szatanie, który tutaj jest chłopiec antychryst, który coś robi. To, ta granica, przyzwyczajamy się do tej ciemności. Teraz to wszystko kruszy fundamenty. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, w której my już przekreślimy ten porządek, to wtedy następuje katastrofa. Bo sami tą ciemność zapraszamy. Więc mamy taką szansę w Polsce jeszcze, żeby uprzedzić wypadki. Żeby właśnie chociaż raz w historii naszej nie pozwolić na tę katastrofę, zbudować tę arkę, kiedy jeszcze deszcz nie pada. Kiedy jeszcze
tak przeczuwamy, kiedy po prostu nie chodzi o budowanie muru przed zagrożeniem, ale chodzi o to, żeby po prostu wzmocnić tu wiarę. Tak o, na wszelki wypadek, tak? Po to, żeby, bo wiemy, że jak wiara jest mocna, to jesteśmy bezpieczni. Po prostu tylko po to. Jeśli wiara słabnie, więc budujemy arkę duchową, więc czyli w tej arce chcemy złożyć, wiesz, te wszystkie nasze skarby, naszą historię, naszą wiarę, nasze dzieci, wszystko to i powiedzieć, Boże, to z Tobą. Jak się czyta pamiętniki ludzi, którzy, wiesz, przeżyli II wojnę światową, to mną głęboko wstrząsnęło to, że w sierpniu była piękna pogoda. Ludzie byli na wakacjach. W sierpniu 39. Nie spodziewano się w ogóle tego, co, tego piekła. Nikt nie przewidywał, jakie to piekło nastąpi tutaj na tej ziemi. Nie budowano arki wtedy, bo tak, to, nie, Kościół nie wzywał do... Nie było, było takie odejście od Kościoła. Nie były dzwony, nie wzywało się na modlitwę. Ale są przypadki w historii. To Leszek powie za chwilę na pewno. Są przypadki w historii. Nie, bo ty dobrze to opowiadasz. Są przypadki w historii, nie, bo on mi to opowiadał już nie raz, ja po prostu zaraz oddam mu głos, bo są takie przypadki w historii Polski, świata, kiedy bardzo konkretnie jakaś wspólnota odwołała się wprost i bezpośrednio do Boga. I ten krzyk narodu do Boga zmieniał historię. No tak, więc ja tych przykładów oczywiście można mnożyć, wiele z nich jest znanych. Ja może tylko jakiś może nowy aspekt w tym czy w innym momencie można jakoś nazwać. No na pewno wszyscy żeśmy słyszeli o odsieczy wiedeńskiej, tak? Natomiast nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, że w Europie wtedy była pełna świadomość tego, że jeżeli te wojska islamskie nie zostaną zatrzymane pod Wiedniem, to była brama do wjazd do Europy, to nastąpi śmierć, pożoga i zniszczenie. Gwałt, porywanie kobiet, dzieci i plądrowanie miast i absolutna desakralizacja kościołów. Byłby to czas potworny. Więc papież pisał w tamtym czasie do króla Jana III Sobieskiego: królu, ratuj Europę. No więc co robi Sobieski? Sobieski odwiedza Sanktuaria Maryjne z Jasną Górą na czele, następnie jedzie pod Wiedeń z armią, tam odprawia mszę świętą i po mszy świętej następuje szarża, która obraca w pył olbrzymią, wielokrotnie większą armię islamską. Po to, żeby finalnie mógł powiedzieć: przyjechałem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył. Więc, ale żeby zrozumieć to zwycięstwo, trzeba wiedzieć, że w tym czasie Kościół, mający świadomość ogromu zagrożenia, prosił, aby ludzie leżeli krzyżem, aby modlitwy różańcowe przywoływały pomoc aniołów. I to się stało. Drugi taki potężny przykład z innej przestrzeni, z kolei z innego zagrożenia, które tu znowu jest jakoś aktualizuje się w dziejach, no to była przecież bitwa roku 1920. Tam również było wiadomo, że celem armii sowieckiej nie była Polska. Tak. Polska to była przestrzeń, która miała być... Ocean Atlantycki. Tak, oczywiście. Oni chcieli przejść, przemaszerować przez całą Europę. W tym czasie miały wybuchnąć rewolucje przez robotników w portach, blokowanie przewozu broni. Miały te kraje wszystkie włączyć się w wielką socjalistyczną rewolucję i nagle połamali sobie zęby na tych nieznośnych Polakach. Ale dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że znowu Kościół błagał Boga wielkim głosem o modlitwę. Kościoły były pełne. Ludzie po prostu składali ofiary. Ludzie płaczem, krzykiem wołali o ratunek, bo przecież już były znane barbarzyństwa tego systemu. Wiedziano, co się wydarzyło w poprzednich latach za naszą wschodnią granicą, gdzie te ziemie spłynęły krwią. 300 tysięcy zabitych kapłanów prawosławnych, zniszczone 90% kościołów. Przeciwnicy polityczni mordowani w kazamatach tych wszystkich katowni. Ludzie o tym wiedzieli. I zobaczcie Państwo, Pan Bóg przyszedł. I teraz to, o czym Maciek wspomniał, dla mnie to jest właśnie taki moment dziejowy międzywojnie. Po tym wielkim zwycięstwie nastąpiło jakieś rozprzężenie. Ideje socjalistyczne zaczęły zdobywać szeroki grunt w naszym kraju. Ale to kosztem właśnie tego zrozumienia, kto tak naprawdę jest panem historii wielokrotnie. Nasi politycy oddalili się bardzo od wizji chrześcijańskiej Polski.
w międzywojniu. Pan Jezus wołał do Rozalii Celokówny, która teraz proces beatyfikacyjny tam jest przygotowywany, tak? Do Rozalii wołał z przerażeniem o grzechach ludzi odpowiedzialnych za Polskę w międzywojniu. I właśnie kiedy nastąpiła nawała tym razem z zachodu, po raz pierwszy chyba w dziejach Polski, przespaliśmy duchowo ten moment. Ludzie, Kościół spał. Ludzie nie wzywali do modlitwy, do błagania Boga o ochronę. Podobnie było zresztą na to bene w czasie Powstania Warszawskiego. My mieliśmy tutaj łaskę pracować nad takim filmem, który opowiada o objawieniach Matki Bożej w sanktuarium Na Siekierkach w Warszawie. I tam Matka Boża pokazała się kilkunastoletniej dziewczynce w trakcie wojny i zapowiedziała zniszczenie Warszawy. Jako ratunek prosiła o modlitwę, o budowanie kapliczek. To stamtąd się wziął ten ruch taki kapliczkowy. Kapliczkowy, tak, które one do dzisiaj stoją, niektóre poukrywane gdzieś tam w zakamarkach Warszawy, te niezwykłe świadectwa tamtej modlitwy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że mimo tego, że był przygotowywany wielki zryw powstańczy, nie szedł razem z nim zryw duchowy, który był absolutnie konieczny. No więc Była kaplica z Matką Bożą Powstańczą przecież. Tak, ale to nie był pewien ruch całego narodu w kierunku Boga, wtedy, krzyk, który był w czasie i wobec zdarzeń, które nadchodziły, konieczny. I teraz mówię, patrząc na wybory, które dokonuje Europa, patrząc na wybory, które miliony Polaków też dokonało w ostatnich latach, czyli odrzucenie wiary, odrzucenie relacji z Bogiem, no my, którzy mamy jakąkolwiek świadomość i wiarę, jesteśmy zobowiązani przed Bogiem do tego, żeby stanąć w obronie tych wszystkich, którzy tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, ku czemu zmierzają. Bo tak jak wspomniałem na początku, raz człowiekowi urodzić się, a potem śmierć i sąd. I są tylko dwa wyjścia. Albo będziemy się cieszyć w wielkiej wspólnocie ludzi zbawionych, szczęśliwych, świętych, albo drugi wybór. Zostańmy z tymi słowami ku refleksji. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł i też ostatnia okazja, by pisać do nas, jeżeli chcecie Państwo dodać swoją myśl albo zadać pytanie. 71-23 to numer, który czeka na SMS-y. Rozpoczynamy je słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Dzisiaj w Nocnych Światłach jeszcze przez około 20 minut o różańcowym ratunku dla Polski i świata. Organizatorzy wydarzenia Różaniec do granic, Agnieszka Kminikowska, Olek Dokowicz, Maciej Budasiński są w studiu. Wracamy za chwilę. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Różańcowy ratunek dla Polski i świata. To myśl, która dzisiaj przez Nocne Światła nas przeprowadza. Jeszcze przez około kwadrans będziemy z Państwem. Do pierwszej tyle właśnie pozostało. Wydarzenie Różaniec do granic za około miesiąc, 7 października, wokół granic Polski. Organizatorzy tego wydarzenia Agnieszka Kminikowska, Maciej Badasiński i Lech Dokowicz są gośćmi programu. Ostatnia okazja, by pisać do nas SMS-ami 7123, rozpoczynając słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Jeden z SMS-ów brzmi tak. Witam, miło po wakacjach znowu Was słuchać. Nocą, temat życiowy, super, edukujecie niesamowicie. A gdzie w okolicy Kaszub będzie możliwość udziału? Pozdrawiamy. No to odsyłamy po raz kolejny na stronę różaniecdogranic.pl. Tam zapraszamy jest na plażę. Mapa kościołów stacyjnych. Plażę. Zapraszamy też na plażę. Rzecz jasna, no, można znaleźć te kościoły, które są najbliżej. Ja tutaj przeglądałem przed chwilą. No są jeszcze kościoły nad morzem, na przykład w Karwi chyba, gdzie póki co zgłosiło się 0 osób. No więc można tam, prawda, żeby zapoczątkować jakiś ruch w tym kościele, gdzie całkiem niedaleko jest tych osób, już widziałem zapisanych 170 chyba. No więc trzeba jakoś te luki wypełniać. Proszę bardzo. To na plaży zapraszamy i do kościoła stacyjnego, ale jest też SMS, który podejmuje tutaj wątki. Maciej, mówiłeś parę minut temu o tym rozprzężeniu moralnym w Polsce międzywojennej, no i jeden z SMS-owiczów pisze tak. Nie, no przepraszam, ale już trochę pojechaliście, polecieliście. Te miliony, które zginęły, lazły do burdeli i sami się prosili o agresję Niemców, to niedorzeczne. Tak, myśmy w czasie pracy nad filmem Egzorcyzm Annelise Michel otrzymaliśmy nagrania oryginalne
12 godzin na taśmie szpulowej w latach 70. czynione w czasie egzorcyzmów przeprowadzanych nad opętaną dziewczyną. I jak się słucha tych taśm, człowiek jest absolutnie wstrząśnięty, zszokowany. Ja tym, co mnie uderzyło bardzo mocno, kiedy słyszałem po prostu głosy demonów, które pod wpływem modlitwy kapłana, egzorcysty zaczynały wrzeszczeć, wyć, przeklinać, to była niepohamowana, niczym nieograniczona, zwierzęca agresja. I jakby może mieć taki obraz szatana, który, no to jest takie zło, taki, no jakieś różne są fotki, nie, takie, że to z rogami coś, diabełek, to jest po prostu... Tak zwany diabełek. To jest istota, która się jest cała nienawiścią. Jej celem jest zabić, zamordować, zniszczyć ludzkość na zawsze, na wieki, na nieskończoność. I teraz my stajemy, nie czując tego na co dzień, na szczęście, nie znając na szczęście konsekwencji naszych wyborów, codziennie przed wyborem, tak? Życie albo śmierć, kładę przed tobą, człowieku, wybieraj. I teraz, jeśli we wspólnocie, załóżmy, w rodzinie, tak? Jest matka, ojciec, dzieci, dwie, trzy osoby wybierają stale, permanentnie zło, tak? To co się dzieje? To wtedy cała rodzina jest narażona. Jeśli w narodzie znaczna grupa władze w tym czasie czy odrzucają przekazania, wybierają zło, odrzucają życie sakramentalne, to nawet nie znając konsekwencji, otwierają się na tę rzeczywistość demoniczną, znaczy na szatana, bo w tym świecie duchowym nie ma tego, nie ma środka. Nie ma szarości, to znaczy jest dobro i zło, jest Bóg i szatan, i jest człowiek, który może dokonać wyboru. I teraz jeśli en masse, naród wybiera, to potem to rodzi konsekwencje, bo jakby wpuszcza się w serca najpierw, a potem w przestrzeń publiczną demona, to on daje się mu prawo do działania przez wybór człowieka, przez jego wolną wolę. I teraz jeśli ten demon zaczyna działać, to jego celem jest zabić, zniszczyć, doprowadzić jak najwięcej ludzi do upadku. Wojna to jest miejsce, w którym, wiesz, to rozlewa się grzech, dlatego że ludzie się biją, gwałcą, zabijają. Więc to jest pole do działania szatanów, demonów. Dlatego mówimy o tym, że łączymy to po prostu. I to nie tylko my, to jest duchowe patrzenie na świat, że działanie moje rodzi konsekwencje w świecie duchowym, a potem ta konsekwencja wraca na ziemię, do nas. I tym jest wojna, pożoga. Przecież to nie Bóg zsyła wojny. Często ludzie tak mówią, nie? Wojna zaczyna się w sercu jednego człowieka. Tak. I przecież jak wiele jest takich dramatów w historii ludzi, którzy... I to są dramaty. To nie jest w ogóle do oceniania, tylko przychodzi choroba na przykład, cierpienie i człowiek zaczyna krzyczeć, wiesz, Bóg zsyła, nie? Albo wypadek, Bóg zsyła, karze. Bóg nie karze. To jest Bóg... jakby dopuszcza w życiu człowieka pewne rzeczy, żeby on sam w świetle cierpienia zobaczył, czy tego bólu, zobaczył samego siebie, nawrócił się. I teraz to dopuszczenie zła, człowiek przez wojnę ma szansę też się potem nawrócić, wyprowadzić z tego zła jest dobro. Nie? Więc my chcemy przez to wydarzenie Różaniec do granic, chcemy wziąć aktywny udział w tej walce odwiecznej po stronie dobra i właśnie uprzedzić te wypadki. Uprzedzić konsekwencje, które mogą nas dogonić przez nasze wybory i modlić się o osłonę, o ratunek. Tak to widzimy, tak możemy odpowiedzieć na to pytanie. Pani Bożena na Facebooku pisze tak. Kwestię. Wspaniała inicjatywa, pozdrawiam z całego serca, Państwa zapał i chęci i podziwiam. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i Matka Boża wspiera w realizacji tego niezwykłego spotkania. Chciałbym Państwa zapytać, czy podczas organizacji modlitwy do granic spotkali Państwo wiele utrudnień, czy wręcz przeciwnie, czuliście się niesieni mocą Bożą? No więc jak zawsze przy wszystkich działaniach duchowych doświadcza się obydwu stron. My czasami przeżywamy wręcz nieprawdopodobną huśtawkę. Cudowne wiadomości, bo nagle gdzieś jakieś zespoły ludzi włączają się, pomagają, wspierają, a za chwilę potężne uderzenie, no bo ktoś atakuje, ktoś oskarża o złe intencje, o jakiś... chęć robienia tutaj prywaty, jakichś innych rzeczy. Więc z tym oczywiście musimy się zmierzyć. Ale jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, my jesteśmy niesieni modlitwą bardzo wielu ludzi.
Na przykład od stycznia tego roku wszystkie zakony karmelitańskie w Polsce modlą się w intencji wydarzenia Różaniec do granic. Bardzo wielu kapłanów zaprzyjaźnionych, wspaniałych kapłanów, odprawia msze święte. Nawet dzisiaj był taki moment, mieliśmy konferencję prasową, no 22 media się zapowiedziały, potem spotkanie ze wszystkimi koordynatorami, ze wszystkich diecezji, więc bardzo ważne momenty dla nas. Poszły SMS-y do zaprzyjaźnionych kapłanów i niektórzy odpowiadali, idę natychmiast odprawiać mszę świętą. Więc dzięki temu, że znaczna część ludzi właśnie postrzega świat realnie duchowo i ciągle na nowo wyrywa się z tego spojrzenia ziemskiego ku górze, ku Bogu, no w ogóle jest takie działanie możliwe. Wsparcie tych wielu ludzi powoduje, że my, którzy jesteśmy słabi, którzy byśmy sami z siebie poczynili wiele błędów, jednak jesteśmy w szczególny sposób chronieni dla tego przedsięwzięcia, aby wola Boża mogła się tu wypełnić. Przypomina mi się to, co mówił ksiądz Glas podczas Wielkiej Pokuty, że gdy pisał tę modlitwę tam polecaną, tą modlitwę Wielkiej Pokuty, to ile chyba? Dwa dyski, dwa komputery się spaliły, tak? Zresztą mój kolega dobry z telewizji, w ogóle wieloletni przyjaciel, który realizował film o Fatimie, no przeżył podobne rzeczy, że wszystko, wszystkie urządzenia, które służyły rejestracji tego filmu, to po kolei padały, no, w sposób niewyjaśniony. No. Bęc, trzask, prask, nie ma. To jest cudem uratowane materiały. To jest absolutna reguła. Kiedyś nagrywałem dzienniczek świętej Faustyny z Dorotą Segdą. Wszystko poszło w kosmos. No, potem cudem odzyskane na jakimś serwerze gdzieś tam zewnętrznym. Jak to się tam znalazło, nikt nie wie w ogóle, ale to w ogóle jakiś przypadek. Stanęły rejestratory, magnetofon cyfrowy, komputer się zaciął. Potem jeszcze był, co jeszcze było, dyskietki jeszcze były, na dyskietkach to było, dyskietka w ogóle nie wystartowała, okazało się, licznik chodził, a dyskietka nie wystartowała, no to takie tak zwane cuda, nie? Tak, po wielkiej pokucie my mieliśmy świadomość tego, że wydarzyło się wielkie dobro dla kraju, dlatego, że każdy człowiek, który był tam tego dnia z nami, czy to za pomocą mediów, czy realnie na Jasnej Górze, miał świadomość tego, że Pan Bóg ogarnął to zgromadzenie. To było coś nadzwyczajnego. Po prostu coś, co no, jeden z takich mistycznych momentów, można powiedzieć, w życiu, gdzie czuje się ingerencję, obecność Boga. I po wszystkim, pamiętam, była taka rozmowa z księdzem Piotrem. Mówiliśmy, musimy bardzo modlić się teraz osłonowo, dlatego, że zły duch będzie wściekły, będzie nienawidził, spróbuje w jakiś sposób nas poranić, spróbuje uderzyć. I zastanawialiśmy się, gdzie to się stanie. Ja miałem osobiście takie doświadczenie. 3 dni po Wielkiej Pokucie moja żona powiedziała do mnie, mówi, słuchaj, może się uda, nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. A ja powiedziałem do niej, mówię, słuchaj, kochanie, nie, on nie odpuści. Na pewno jeszcze coś nastąpi. 2 dni później, czyli 5 dni po Wielkiej Pokucie, jechaliśmy samochodem do Wrocławia z żoną i na autostradzie A1 był taki moment, że musiałem zatankować, więc wsadziłem dystrybutor, tam nacisnąłem odpowiedni przycisk. Kiedy się zatrzymał, odwiesiłem słuchawkę i patrząc zobaczyłem naliczник, żeby pomyśleć, ile będę musiał zapłacić po prostu za ile pieniędzy przygotować. No i okazało się, że licznik zatrzymał się na 66 litrach, 6 litrach i 6 dziesiątych. Więc moja pierwsza myśl była taka, no tak nie będziesz ze mną pogrywał. I chwyciłem tą słuchawkę, chciałem dolać paliwa, żeby zmienić tą cyfrę, bo mnie po prostu zdenerwowała. I chwilę potem, no nie dało się tego zrobić, bo dystrybutor był już zablokowany. No więc zapłaciłem, ruszyliśmy w podróż i 10 minut później samochód wpadł w poślizg. Przy szybkości 140 km na godzinę, z pełną mocą, nagle wpadliśmy w taki poślizg, że nie byłem w stanie nic zrobić. Samochód uderzył w barierę. Ja myślałem, że to jest ostatni moment naszego życia, więc krzyczałem 3-krotnie, Jezu, ratuj. Samochód kręcił się dookoła własnej osi, następnie zatrzymał się na prawym pasie i wtedy pomyślałem o tych ciężarówkach, które przed chwilą żeśmy minęli. Więc ostatnim takim przytomnym jakimś odruchem nacisnąłem na gaz. Na szczęście silnik jeszcze pracował, odjechał, sprowadziłem samochód na pobocze i chwilę później przetoczyły się wielotonowe ciężarówki.
No więc bariera została zniszczona na długości 40 metrów, ale nam się nic nie stało. Co chcę przez to powiedzieć? Że jeżeli decydujemy się służyć Panu Bogu, musimy być gotowi na doświadczenia, ale one są niewspółmierne wobec radości i owoców, które taka służba przynosi. Dlatego, że my na przykład tutaj jako wspólnota pracująca no razem, modląca się razem, doświadczamy każdego dnia w zasadzie no, miłości ludzi, świadectw ludzi nawróconych, których życie się zmieniło przez obejrzenie filmu, przez jakieś rekolekcje, przez jakieś wydarzenie, w którym żeśmy uczestniczyli. I nie ma nic piękniejszego niż towarzyszenie ludziom i obserwowanie tego, jak odkrywają miłość Boga. Nie ma nic ważniejszego też niż właśnie doświadczenie tego, że wszechmogący Bóg jest miłością. Więc, drodzy Państwo, ten różaniec do granic to jest jedno z takich zaproszeń Pana Boga do każdego z nas, do każdego serca. On woła, puka, mówi: kochany mój narodzie Polski, w którym tyle miłości złożyłem, tyle owoców mojej miłości wam okazałem. Bądźcie ze mną. Zaświadczcie wobec innych narodów. Pokażcie waszą wiarę. Liczę na was. Kocham was. My tak odbieramy to doświadczenie, więc zapraszamy państwa bardzo serdecznie, żeby tego 7 października wyruszyć zgodnie z prośbą Matki Bożej do modlitwy różańcowej, która, mamy głęboką nadzieję, przemieni świat, przyniesie bardzo wielkie owoce duchowe w życiu tych ludzi, którzy tą drogę podejmą, ale też dla wszystkich tych, którzy są w ciemności. To jest niedziela, więc dzień święty, rzecz jasna, ale też dzień wolny. Sobota, to jest sobota, więc dzień wolny można... Pierwsza sobota miesiąca, dzień Maryjny, jak najbardziej. Teraz patrzę na Facebook i tutaj Mariusz pisze tak, czy to nie jest również tak, że organizatorzy i ci, którzy pracują przy tym wydarzeniu, również potrzebują osłonowego, mocnego wsparcia modlitewnego? Niejako tutaj wyprzedziłeś, Leszek, to co pisze Mariusz, bo dalej Mariusz też pisze: zachęcam innych do modlitwy za organizatorów. Demon przy dziełach maryjnych nie śpi, niemniej nic nie zwycięży, ale potrafi narozrabiać mocno. Jak się przygotowywaliśmy do pracy nad filmem Ufam Tobie, o Bożym Miłosierdziu, lektura dzienniczka, tam jest takie zdanie bardzo wzruszające Pana Jezusa, który mówi do siostry Faustyny, że choćby serce człowieka raz zabiło dla niego, to on natychmiast to słyszy. Natychmiast kieruje swój słuch, swoje myśli, swoje do niego, do tego, biegnie do tego człowieka. Choćby jeden raz. I to jest takie zaproszenie, żeby właśnie nasze serca chociaż raz, dwa razy zabiły dla Jezusa. I ta nasza jedna myśl, to działanie, ta modlitwa może przynieść przepotężne owoce. I po wielkiej pokucie byłem w jednej z parafii gdzieś w Polsce, w miejscu, którego nie znałem, daleko od miasta, w którym żyję. Po mszy świętej podchodzi do mnie kobieta i mówi: chcę Panu podziękować za tą modlitwę, byłem tam, słuchałem audycji Nocne Światła i poczułam się zaproszona, żeby tam pojechać. Bo wie Pan, małżeństwo moje już nie istniało. Jeszcze żyliśmy z mężem, mieliśmy się rozwodzić. Usłyszałem to zaproszenie, tak poczułam, że to może być ratunek dla mnie. I mówię to mężowi, on mówi: dobra, okej, to będzie ostatnia szansa. Albo wtedy, albo w ogóle. Nie? I przyjechali razem w absolutnej nienawiści do siebie, w takim już rozpadzie. No, coś bardziej się pożegnać ze sobą, niż cokolwiek uzdrawiać. I ona mówi: ten dzień uratował nam życie po prostu. Bo było coś takiego, że przez to zaproszenie, przez tą audycję, to serce jej zabiło raz dla Jezusa. Ona dopuściła przez te słowa, przez te świadectwa, przez to, co tam się działo, dopuściła głos Ducha Świętego i podjęła wysiłek z mężem w kierunku Jezusa. I wystarczył ten jeden dzień, to jedno bicie serca ich, żeby wszystko się odmieniło w życiu. Dokładnie tak samo jest teraz. To nie jest nic innego, tu się nic nie zmienia. Jest kolejny krok, różaniec, cumujemy do filaru, którym jest Matka Boża Niepokalana. I teraz każda osoba, która decyduje się opuścić swoje namioty, tak jak Abraham, który idzie w ciemność, on też szedł do granic, tak samo.
i na tych granicach spotykał Boga, w tym miejscu, w którym był opuszczony, nie miał poczucia bezpieczeństwa, nie był obudowany niczym, nie miał tych namiotów, tak? Więc jesteśmy zaproszeni, żeby opuścić swój dom, opuścić starego człowieka, to wszystko, co jest, co nas przygniata, i już tak bez niczego przemierzyć te kilometry do granic, w to miejsce, gdzie nic nie ma. Tak? Może będziecie Państwo stali w krzakach, gdzieś nad rzeką, w jakichś miejscach, gdzie jest pusto, ale to jest miejsce Twojego spotkania z Bogiem, ta granica. To jest miejsce, w którym się będą w sercu Twoim działy wielkie rzeczy. To jest miejsce, w którym będzie przychodził Duch Święty. Będzie stała przy Tobie Matka Boża. I może być tak, że to jedno bicie serca tego dnia wystarczy. I zapraszamy Państwa też do takiego przeżycia tego dnia. Nie tylko tu wielkie rzeczy, świat, demon, walka, ale też po prostu ja, moje serce, Jezus, Matka Boża, i to wszystko jakoś się ułoży. Wierzymy, że tak będzie, jak pokazała wielka pokuta rok temu, że jest to dzieło Pana Boga, które za sprawą rąk ludzkich przybiera konkretny wymiar i kształt. Tak wierzymy, że w tym roku również to się odbędzie przy wielkim udziale nas wszystkich, do czego zapraszamy. Przypomnijmy zatem na koniec jeszcze raz to, o czym mówimy, czyli wielkie wydarzenie, Różaniec do granic. Waszymi ustami, organizatorów. Tak, 7 października, sobotę, pierwszą sobotę miesiąca, stajemy wszyscy wzdłuż granic Polski i otaczamy nasz kraj modlitwą. Także wychodzimy z tą modlitwą do Europy, do całego świata. Modlimy się o nawrócenie do Boga, o to, żeby zstępował Duch Święty na cały świat. Modlimy się, zawierzamy Matce Bożej wszystko. O 10:30 rozpoczyna się to wydarzenie w kościołach stacyjnych wzdłuż granic Polski. Wszystkie kościoły stacyjne można znaleźć na stronie internetowej różaniecdogranic.pl. Tam można wybrać punkt, do którego się jedzie, zapisać się, zarejestrować się na to wydarzenie i po prostu tego dnia udać się na modlitwę. Na naprawdę piękne przeżycie. Msza święta, po mszy świętej nabożeństwo, adoracja, z twarzą w twarz z Panem Jezusem, który nas posyła do świata, idźcie i głoście, który tu na tej ziemi w ostatnich latach zstępował ciałem też w Sokółce, w Legnicy, który nas wzywa Polaków do idźcie i głoście na cały świat. I wtedy my wychodzimy z kościołów, albo ruszamy w taką pielgrzymkę różańcową, albo idziemy do punktów modlitwy, do stref modlitwy, i tam o 14:00 rozpoczynamy modlitwę różańcową, wszystkie cztery części, konkretny wysiłek, który ma przynieść wielkie owoce. Amen. 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 To spotykamy się 7 października z różańcem do granic, wokół granic Polski. Bardzo dziękuję. Na dzisiaj kończymy, już prawie 5 minut po godzinie pierwszej. Troszeczkę przeciągnęliśmy. Mam nadzieję, że Państwa nam to wybaczycie, bo warto było słuchać tego wszystkiego, co tutaj mówili goście programu, organizatorzy wydarzenia Różaniec do granic. Rozmawialiśmy o różańcowym ratunku dla Polski i świata, w którym my wszyscy możemy wziąć udział. Gośćmi przez ostatnie 2 godziny byli Agnieszka Kmienikowska. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Maciej Badasiński. Dziękuję. Wielkie dzięki. Dobranoc, szczęść Boże. I Lech Dokowicz. Również dziękuję Państwu. Dobrej nocy, szczęść Boże. Bóg zapłać. Wielkie dzięki. Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.